Witamy jeszcze raz tutaj Jacka z Wilgosza, Łukasza, Wojtka, ale przede wszystkim witam głównych aktorów naszego dzisiejszego wydarzenia i debaty, czyli tych oto wyjątkowych pięciu ekspertów, prelegentów, kandydatów na stanowisko prezydenta metody ciągłego doskonalenia. Według kolejności Krzysiek Dobrowolski, Paweł Szmyt, jeżeli chodzi o Krzysiek jako Lin, Paweł Szmyt jako TOC, Tomek Miller jako Kaizen, Ela jako ISO 9001, no i nasz Papa Mot, Igor Łęgowski, Six Sigma, jakże bliska mojemu sercu. No dobrze, szanowni państwo, mamy uruchomiony już webinar. Nakrywanie jest włączone, więc organizacyjnie ta informacja, ten materiał będzie później do państwa dostępny. Wiemy, że nas słychać, wiemy, że nas widać. Bardzo dziękujemy. Organizacyjnie najpierw takie kilka jeszcze informacji. Pokażemy państwu też materiał wstępny, zanim przejdziemy do tury zadawania pytań i to, co jest najważniejsze, czyli ta kwintesencja naszego spotkania, a więc kwestia wyborów prezydenta, najlepszej metody ciągłego doskonalenia. To kilka informacji. Szanowni Państwo, na dole jest taki pasek zatytułowany Czy potrzebujemy metod ciągłego doskonalenia? Ten pasek będzie aktywny przez cały czas trwania naszej dzisiejszej debaty. Możecie Państwo oddać swój głos, klikając w tą łapkę z lewej strony na tak, jeżeli uważacie Państwo, że potrzebujemy metod ciągłego doskonalenia. Jeżeli uważacie Państwo, że takich metod nie potrzebujemy, możecie Państwo oddać swój głos poprzez klikając ten kciuk w dół, oznaczający jako nie. Na końcu naszej debaty będzie ankieta, gdzie będziecie Państwo mogli oddać swój głos tylko wyłącznie na jednego z kandydatów. Następnie nastąpi ogłoszenie i nasi kandydaci wszyscy są przygotowani na exposé pierwszego prezydenta metody ciągłego doskonalenia. Ja myślę, że to jest w ogóle pierwsza debata w Polsce, a być może słuchajcie na świecie, także myślę, że jesteśmy w dość przełomowym momencie, jeżeli chodzi o zarażanie pasem ciągłego doskonalenia. Czy organizacyjnie kandydaci, prelegenci chcieliby mnie czymś wesprzeć, na coś jeszcze zwrócić uwagę? Wspieramy Cię. Wspieramy Cię bardzo mocno. Stoimy w blokach startowych. Cieszymy, że mamy takiego tu inicjatora i animatora w tej grupie. Wszystko się zaczęło. Wszystko się zaczęło i to jest pan Zbigniew Kowalski, któremu bardzo dziękujemy za to, że w ogóle jesteśmy tutaj dzisiaj. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Ja na końcu będę dziękował, bo mam wobec Was olbrzymi dług wdzięczności wynikający z tego, że pozwoliliście mi spełnić jedną z moich marzeń, jeżeli chodzi o zorganizowanie takiego wydarzenia. No dobrze, przechodząc w takim razie, trzymając się naszej struktury, jak wiecie, metody ciągłego doskonalenia to jest pewnego rodzaju struktura i dbałość. W związku z tym my mamy pełen harmonogram tego, co się tutaj dzisiaj wydarzy, po to, żebyśmy w miarę sprawnie przeszli. Ale przechodząc do meritum, szanowni państwo, witam już oficjalnie w imieniu przede wszystkim tych pięciu wyjątkowych ekspertów na naszej dzisiejszej debacie. Debata metod ciągłego doskonalenia, naszym hasłem przewodnim jest przede wszystkim nie szukaj wad, szukaj remedium. Dlaczego między innymi to hasło? Dlatego, że jestem przekonany, że często pojawia się takie wątki związane z tym, czy można wybrać jedną wyjątkową metodę ciągłego doskonalenia. Mam też takie poczucie, że w tym gronie uczestników, którzy dzisiaj są z nami, będziemy mieli grupę osób, które są już świetnymi fachowcami, ekspertami, którzy doświadczali różnych metod, ale mamy też osoby, które dopiero będą rozpoczynały czy rozpoczynają swoją przygodę. I wyobraźcie sobie teraz, że macie doradzić komuś, słuchaj, chcę, żeby mój klient był bardziej zadowolony, żeby pracownicy się rozwijali, żeby poczuli ten bakcyl doskonalenia procesów, spełniania oczekiwań klientów. Chcemy zmieniać. Powiedz mi, od której metody powinniśmy zacząć? Z drugiej strony, wy jako eksperci, ci, którzy już mają z sobą tą drogę wykorzystania być może więcej niż jednej z metod, macie swoje doświadczenie, więc też pewnie możecie doradzić, od której byście dzisiaj zaczynali. No dobrze, jeżeli chodzi o cel tej debaty, przede wszystkim zależy nam wszystkim na tym, żeby promować ciągłe doskonalenie. Klient jest nadrzędnym oceniającym tego, w jaki sposób realizujemy nasze
procesy. W związku z tym zachęcamy do tego, chcielibyśmy poprzez tą debatę właśnie zachęcić do tego, aby wprowadzać w swoim środowisku pracy, zarażać właśnie pracowników metodami ciągłego doskonalenia. Oczywiście bardzo istotne dla nas jest i dla mnie również przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy tymi metodami. Czasami one być może będą niewielkie, ale właśnie po to mamy tych 5 ekspertów, żeby nas w tym wsparli. Metody mają przynosić określone korzyści, w związku z tym chcielibyśmy poznać ze strony naszych kandydatów, jakie korzyści możemy odnieść przy stosowaniu określonych metod, ale mamy też świadomość tego, że świat nie jest taki wspaniały i wyjątkowy i po drodze spotkamy wiele trudności. I coś, co tak naprawdę ma dopiąć te wszystkie 3 punkty powyżej, czyli chcemy, słuchajcie, was po prostu zarażać tą pasją wirusem ciągłego doskonalenia, bo naprawdę warto. Warto zmieniać swoje procesy, ale to, co jest najważniejsze, warto zmieniać naszych pracowników, współpracowników, po to, żeby dostarczać naszym klientom produkty, zlecenia, usługi, które będą spełniały ich oczekiwania. Informacja organizacyjna. Zaczęliśmy o godzinie 10:00, zakończymy około godziny 12:30, ponieważ 2,5 godziny to jest bardzo długi horyzont czasowy, w związku z tym około godziny 11:15, to będzie po 4 pytaniu dokładnie, zaprosimy Państwa na taką 15-minutową przerwę po to, żeby trochę złapać oddechu, trochę się też odświeżyć, ale też po tych 4 pytaniach, żebyście Państwo też mogli sobie, żebyście Wy mogli sobie poukładać, między innymi, które po tych 4 pytaniach są dla Was już metoda, która dla Was jest najbliższa. Będzie 5 pytań. Te pytania za chwilę też Państwu pokażemy. One były prezentowane w materiałach informacyjnych. Na każde pytanie nasi kandydaci, eksperci będą mieli maksymalnie 2 minuty na odpowiedź. I ostatnie to już będzie podsumowanie przez każdego z kandydatów indywidualnie, na to będzie 2 minuty. Na zakończenie debaty odbędzie się głosowanie, czyli wracam do tego tutaj, o czym mówiłem, czyli będzie głosowanie w formie ankiety, gdzie Państwo będziecie mogli oddać głos tylko wyłącznie na jednego z kandydatów, na jedną z metod, która Państwu będzie najbliższa, a więc to, do której z tych metod naszych tych 5 wyjątkowych prelegentów Państwa będzie przekonywać. No i potem będzie oczywiście expose prezydenta metody ciągłego doskonalenia. Jeszcze raz zachęcam Państwa do tego, żeby na dole na pasku jest menedżer głosowania. Wystarczy klikać kciuk z lewej strony, jeżeli jesteśmy na tak, z prawej strony, jeżeli uważamy, że nie warto korzystać z metod ciągłego doskonalenia. Jeszcze jedna rzecz organizacyjna. Bardzo prosimy o zadawanie pytań na czacie. Natomiast jeżeli będziecie Państwo te pytania zadawali, gorąca prośba, żeby podczas zadawania... Oj, coś tutaj mi poksuje. Dobra, okej. Jak będziecie Państwo zadawali te pytania na czacie, i jest gorąca prośba, żebyście Państwo w treści pytania dopisali, do kogo Państwo to pytanie kierujecie. Czy to będzie, będę mówił teraz znowu według kolejności list wyborczych, czy to będzie pytanie do Krzyśka Dobrowolskiego, jeżeli chodzi o LIN, bądź do Pawła Szmyta, jeżeli chodzi o TOC, czy też do Tomka Millera, jeżeli chodzi o Kaizen, czy też do Eli Olszewskiej, jeżeli chodzi o ISO 9001-2015, czy też do Igora Łęgowskiego, jeżeli chodzi o Six Sigma. Na część z tych pytań postaramy się odpowiedzieć na zakończenie debaty, natomiast z uwagi na przyjętą formułę prosimy też o zrozumienie, że na te pytania, które Państwo zadacie, jeżeli nie znajdzie się odpowiedzi dzisiaj, my te wszystkie pytania zbierzemy i w najbliższych tygodniach też się będzie pojawiała informacja zwrotna w tym zakresie. Okej, jakie się pojawią pytania? Będzie 5 pytań. Pierwsze 4 pytania będą w tej pierwszej części, a więc czym jest Twoja metoda, czym się charakteryzuje, jakie są korzyści z tej metody, jakie trudności możemy spotkać na drodze wdrażania tej metody. Charakterystyka, atrybuty poszczególnej metody to będzie pytanie numer 4. Potem zrobimy sobie 15-minutową przerwę i przejdziemy do pytania 5, a więc coś, co trochę jest na czasie, czyli ten nieszczęsny koronawirus COVID-19, świat po pandemii, co nam doradzą nasi eksperci, w jaki sposób przystąpić do implementacji tej określonej metody właśnie w dobie
koronawirusu i trochę tej zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. No i wreszcie sam koniec, to będzie podsumowanie. Każdy z kandydatów otrzyma prawo do dwuminutowej swobodnej wypowiedzi, która będzie podsumowaniem wszystkich poruszonych przez niego kwestii. Jak już wspominałem, 5 metod, którymi Państwa będziemy dzisiaj zarażać: Lean, TOC, Kaizen, ISO 9001-2015 i Six Sigma. No i to, co jest najważniejsze, nasi najważniejsi i główni aktorzy naszej dzisiejszej debaty, a więc lista numer 1 i Krzysiek Dobrowolski. Krzysiek, zgodnie ze swoim programem, to się Wam po prostu należy. Krzysiek reprezentuje Lean, firma Lean jest dla ludzi, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w tym środowisku. Jeżeli chodzi o to, co Krzysiek nam przekazywał podczas spotów wyborczych, to motto, które widzicie z prawej strony, czyli to, co jest prawdą biznesową dzisiaj, jutro może stać się reliktem przeszłości. Wierzymy w to, że Krzysiek dzisiaj do tego z pewnością będzie nawiązywał, więc serdecznie zapraszam do śledzenia wypowiedzi kandydata z listy numer 1, a więc Krzysztofa Dobrowolskiego. Lista numer 2, Paweł Szmyt. Paweł jest współorganizatorem i dyrektorem do spraw wizji Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC+. Paweł będzie nas przekonywał do tego, że co jest dla nas istotniejsze, doskonalenie strategiczne czy doskonalenie operacyjne. Z Pawłem miałem też okazję krzyżować nasze szable podczas jednego z warsztatów TOC Intensive, 6-dniowy intensywny warsztat. Lista numer 3 to Tomek Miller. Tomek jest niesamowitą osobowością, słuchajcie. Detektyw nieodkrytych zasobów, konsultant, ale w rozmowach, które z Tomkiem mieliśmy i planowane spotkanie, Tomek będzie nas, mnie również przekonywał do tego, że słuchajcie, małymi krokami tak naprawdę można osiągnąć swoje marzenia i cele. I nie tylko w pracy, ale również w domu i to, co nas tutaj na pewno interesuje, to również w biznesie. Więc będziemy mieli tak naprawdę 3 perspektywy zachęcania do tego, żeby rozpoczynać stosowanie metod ciągłego doskonalania właśnie od Kaizen. Lista numer 4, cieszymy się bardzo, że mamy tutaj kobietę, panią w naszym gronie, Ela Olszewska, niesamowity dynamit oraz empatia. Cieszę się bardzo, że wiele lat temu, Elu, mieliśmy okazję się poznać i do dzisiaj mamy okazję się kontaktować. Ela w swoim plakacie wyborczym wskazywała jedną z kluczowych informacji, które są ważne podczas wdrażania normy ISO, a więc odpowiedzialni i świadomi ludzie, plus do tego zasady, które mają nas wspierać w tym, żeby z mojej interpretacji mieć taki punkt odniesienia, jeżeli chodzi o wdrażanie metod ciągłego doskonalenia. Znam Elę, wiem, że ona kocha swoją pracę, ma misję do spełnienia i jestem również przekonany, że podczas dzisiejszej debaty, Ela, wyczujecie Państwo te pozytywne fluidy od kandydata z listy numer 4. No i lista numer 5, Papa Mod, Six Sigma. Ponad 10 lat temu mieliśmy okazję z Igorem po raz pierwszy się poznać, skrzyżować szable. Osobiście uwielbiam sparingi z Igorem, grupa mistrzów osobistej doskonałości. Tak naprawdę Igora można by było określić chyba jednym z najbardziej charakterystycznych, nie wiem, czy slogan jest właściwym sformułowaniem, ale jak słyszę Igor, to po drugiej stronie słyszę Delta Zero. Klient jest osobą, która czeka na efekt twojej pracy i to jest nadrzędna motto Igora. Hasło: Sigma broni, Sigma radzi, Sigma nigdy cię nie zdradzi. W związku z tym podczas tej debaty śledźcie uważnie wypowiedzi Igora, który będzie nas przekonywał do tego, że Six Sigma jest naprawdę świetną metodą ciągłego doskonalenia. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o osobach, które nas wspierają. Niesamowity Jacek Kukiz. Jacek jest współautorem drugiej książki. Pierwsza książka Lean, narzędzia praktyczne, czy podejście praktyczne, gdzie jest wielu współautorów tej książki. Jacek wydał drugą książkę, OII, podejście praktyczne. Jest to druga część serii dedykowanej zarówno do produkcji, logistyki i administracji. Dziękujemy Jackowi za tutaj takie wsparcie organizacyjne, a Państwa zachęcamy do tego, żeby kupić, nabyć i zapoznać się z tą książką. Ja już ją nabyłem, czeka teraz do tego, żeby się zapoznać. Jestem przekonany, że cała masa wartościowych rzeczy, także Jacku, dziękujemy Tobie również za wsparcie organizacyjne, ale również mieliśmy wsparcie medialne. Rafał Wysocki, firma Lean Time, który przez minione tygodnie na cotygodniowych Lean raportach
zachęcał Państwa do tego, żebyśmy właśnie dzisiaj w tym gronie mogli się spotkać. Zachęcam cotygodniowy linie raport, przegląd wydarzeń, które miały miejsce, również okraszony bardzo bogatym komentarzem, więc to nie jest tylko tak naprawdę lista kontrolna tego, co się wydarzyło, ale również informacja, ocena Rafała i uczestników tych online'owych spotkań dotyczących tych wydarzeń, plus informacja o tym, co się wydarzy w kolejnym tygodniu. Rafał, ogromne podziękowania tutaj za wsparcie medialne. Już ostatnią osobą, którą chcemy Państwu zaprezentować, no to jest ten Zbigniew Kowalski, sprawca tego nieszczęsnego wydarzenia. To, do czego ja zachęcam w swojej pracy, to tak naprawdę myśl procesowo, działaj projektowo. To nie jest zarządzanie procesowe. Ja wyznaję zasadę, że wszystko, co nas otacza, jest sekwencją określonych czynności i możemy usprawniać procesy przy wykorzystaniu różnych metod, bez preferowania na razie oczywiście żadnej. Wystarczy tak naprawdę myśleć w kategorii akcja-reakcja, przyczyna-skutek. Więc dla mnie to jest to myślenie procesowe, które pozwala mi być lepszym w swojej pracy, dostarczać lepszych produktów, ale to działaj projektowo, to jest to moja taka mapa drogowa, czy wykorzystacie Państwo PDCA 8D, A3, czy to będzie DMAIC Six Sigmowy, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby mieć strukturę rozwiązywania problemów. No i pozwolę sobie na moje 3P, to co ja sobie cenię, którym rozwijam wartości w sobie i zachęcam do rozwijania u wszystkich liderów, to jest ta pasja, energia, którą trzeba mieć w sobie, pokorę, a więc świadomość do przyznawania się, do popełniania błędów, no i ta pewność siebie, która powinna wynikać z tego, że kurczę, słuchajcie, jeżeli ja już chcę zmieniać to otoczenie, no to ja muszę mieć w sobie tą energię, muszę być tym fighterem. Przedostatnia informacja organizacyjna, po to, żeby troszeczkę zbudować klimat dzisiejszej debaty. Przeprowadzaliśmy głosowanie na temat preferowanych metod. To głosowanie odbyło się w trzech ośrodkach badawczych, zarówno na grupie mistrzów osobistej doskonałości, w grupie Linie dla ludzi oraz w grupie inżyniera jakości Artura Mydlarza. Co ciekawe, słuchajcie, pokazało to różne tak naprawdę preferencje w różnych grupach. Gdybyśmy to wszystko zebrali, to na starcie możemy powiedzieć, że najwięcej głosów, 35% zebrał kandydat z listy numer 1, a więc Lin, 30% lista numer 4, a więc ISO 9011, trzecie miejsce zajęła równocześnie Six Sigma i Kaizen, a więc lista numer 3 oraz lista numer 5 i TOC lista numer 2. Potraktujmy to jako pewnego rodzaju punkt odniesienia. Okej, okay. Szanowni uczestnicy i wyborcy, być może o czymś zapomniałem, za chwilę się przełączę na okno czatu, w związku z tym, jeżeli czegoś zabrakło Wam organizacyjnie, to gorąca prośba, napiszcie, czego Wam tutaj zabrakło, jakich odpowiedzi, czy organizacyjnie, czego też jeszcze potrzebujecie. Ja za chwilę tutaj się na to przełączę. Natomiast no, to co w takim razie? Część organizacyjną mamy za sobą. W takim razie życzymy Państwu miłego wyboru. Okej, dobra, jesteśmy w takim razie w komplecie. Już przełączam to na okno naszych uczestników. Słuchajcie, w takim razie przystępujemy do pytań, które mamy do naszych kandydatów. Zgodnie z kolejnością odpowiadania, pytanie numer jeden, kolejność będzie zgodnie z wylosowanymi listami wyborczymi, czyli na pytanie numer jeden będzie kolejność lista numer jeden, potem lista numer dwa, trzy, cztery i pięć. Jeszcze raz przypominam, każdy z uczestników otrzyma prawo do dwuminutowej odpowiedzi. Czas odpowiedzi na pytanie w każdej z rund będę mierzył od momentu, kiedy zakończę czytać pytanie. Jak wiemy, bardzo ważny jest system pomiarowy, w związku z tym to jest stoper, który będzie nam towarzyszył. Po upływie dwóch minut użyjemy takiego oto elementu systemu pomiarowego. Nasi kandydaci usłyszą taki dźwięk, będzie to oznaczało, że czas tych dwóch minut upłynął. Przejdziemy do kolejnego kandydata, po rundzie tych pięciu kandydatów przejdziemy do drugiego pytania. Szanowni kandydaci i prelegenci, czy czegoś Wam jeszcze tutaj, albo czego Wam jeszcze zabrakło, żebyśmy mogli rozpocząć już tą część sesji pytań? Jest super. Okej. Jedziemy. Okej, dobrze, dziękuję. W takim razie pytanie numer jeden brzmi następująco. Czym jest Twoja metoda, czym się charakteryzuje? Odpowiedź na pytanie poproszę kandydata numer jeden.
Dziękuję, Zbyszku. Słuchajcie, tylko jedna uwaga, jeżeli usłyszycie jakieś wiertarki udarowe i młoty, to właśnie w mieszkaniu obok rozpoczął się remont. Postaram się to pokonać treścią tego, co chcę wam powiedzieć. Słuchajcie, Lean jest taką metodą, która w kontekście ciągłego doskonalenia sama sobie wynajduje problemy, tak bym to powiedział. Po pierwsze, to jak Zbyszku wspomniałeś, ja pozwolę sobie użyć takiej prezentacji. No, mamy w swoich organizacjach procesy i to wszyscy o tym wiemy i zwykle zastanawiamy się, które z nich należy doskonalić, żebyśmy osiągali lepsze wyniki. No, Lean mówi tak, spróbujmy to trochę przetasować i poukładać, tak żeby problemy się same pojawiły. Po pierwsze, ustawiamy czy identyfikujemy przepływ w naszych procesach, przepływ strumienia wartości. Chcemy, żeby to, co robimy dla naszych klientów, płynęło wartko przez naszą organizację i bez przerw. To jest oczywiście pewien ideał, do którego będziemy dążyć, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest po pierwsze nasz cel. Jak mówimy przepływ, to oczywiście rzeki płyną naturalnie w dół, woda zawsze płynie w dół, nigdy w górę, ale w procesach różnie bywa, więc czasami one się pchają, więc co mówimy w linie? No my zainstalujmy sobie system, który w tym przepływie będzie ciągnął, czyli że klient będzie zamawiał od nas, a my będziemy zamawiali od naszego klienta. Jeżeli potraktujemy relację klient-dostawca jako taką też wewnętrzną, to w każdym procesie mamy, ktoś jest dostawcą, ktoś jest odbiorcą, tak, i budujemy tą relację na potrzebie naszego klienta, a nie na tym, co my mamy akurat do zaoferowania i chcemy mu to przepchnąć. No i jak już mamy ten przepływ i ustalamy go i chcemy, żeby on działał w systemie ssącym, ciągnionym, w systemie pól, to się zastanawiamy jeszcze, naprawdę minęły 2 minuty, to ja tylko powiem, że pojawiają się nierównomierności, z którymi musimy walczyć w tym procesie, a jeżeli się pojawiają kłopoty, które mają nie zadowalać klienta, to my zatrzymujemy proces i naprawiamy, tak? I tutaj się pojawiają te pola do doskonalenia. Okej. Okay. Bardzo dziękuję kandydatowi i sztabowi wyborczemu z listy numer 1, a więc Lean. To samo pytanie będzie zadane dla listy numer 2. Jeszcze raz powtarzam pytanie, czym jest twoja metoda, czym się charakteryzuje? O odpowiedź na to pytanie poproszę Pawła Szmyta z TOC. Dziękuję, bardzo mi miło. W ogóle witam wszystkich i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, to trochę jest tak, jak próbujemy odpowiedzieć na pytanie, no dobra, czym to się właściwie różni, dlaczego, na czym polega ta metoda, to ja bym powiedział, największa różnica, która jest takim wyróżnikiem, jest to, co jest w tym haśle wyborczym, czyli większość metod usprawniania i w ogóle fokusu menadżerów, których widzimy w firmach, jest na usprawnieniu swojego obszaru, czyli on patrzy na kawałek firmy, za który odpowiada i próbuje go poprawić. I to właściwie jest słuszne, no bo trudno winić menadżera, żeby poprawić obszar, za który odpowiada. Ale jednocześnie mamy świadomość, że dążąc do poprawy w jednym obszarze, to niekoniecznie jest dobre dla firmy jako całości. I to, co jest bardzo dużym wyróżnikiem, to co jest myślenie holistyczne. I jak sobie wyobrazimy firmę i jakąkolwiek i na przykład dowolny parametr, to bardzo duży jest akcent w większości strategii na bardzo lokalne myślenie, czyli nie wiem, dział produkcji będzie dążył do minimalizacji liczby przezbrojeń. Natomiast dział handlowy wręcz przeciwnie, będzie mówił, róbcie jak najwięcej różnych produktów, bo dla nas to jest przewaga. A my musimy spojrzeć na firmę jako całość i powiedzieć, dobra, gdzie jest najlepiej dla firmy jako całości. I to jest holistyczne zarządzanie, to jest jedna różnica. Druga różnica jest taka, że jeżeli chcemy naprawdę dokonać przełomu, powinniśmy wyznaczyć sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Ja między innymi w takim zaczepce, którą rzuciłem na LinkedIn, ale której w sumie ja nie pociągnąłem dalej na początku tej naszej dyskusji, powiedziałem, no dobra, co trzeba zrobić, żeby zrealizować naprawdę ambitny cel? Ja powiedziałem, przebiec maraton w 3 godziny. I prawda jest taka, że jest to możliwe, ale to wymaga przełomowej zmiany. To wymaga zmiany wszystkiego, bo inaczej to nie jest możliwe. I to, co jest bardzo ciekawe w TOC, jest to, że my zawieszamy tą poprzeczkę ekstremalnie wysoko, bo tylko wtedy możemy wymusić na ludziom zmiany, do których normalnie by się w życiu nie zdecydowali. I to powoduje, że pewne rzeczy, które wczoraj wydawały się niemożliwe, dzisiaj stają się możliwe. Po prostu, jak ta poprzeczka jest wysoko zawieszona. No i to tyle. Dziękuję, Pawle, w takim razie za informację, za odpowiedź na to pytanie. Teraz kandydat z listy numer 3, czyli Tomek Miller. Jeszcze raz, Tomku, pytanie. Proszę odpowiedz na pytanie, czym jest twoja metoda i czym się charakteryzuje?
i zapraszam do odpowiedzi. Tomku, nie słychać cię. A czas leci. Nie słychać cię, Tomku. Halo, halo. Już halo, słychać, halo. Tomku. Dobrze. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że filozofia Kaizen to nie jest metodologia, to jest filozofia, to jest sposób myślenia, sposób życia, który jest moim zdaniem najbardziej naturalny z nami, z naszym działaniem naszego mózgu, z działaniem naszym osobistym. I co jest najważniejsze w tym, że moim zdaniem filozofia jest bardzo pozytywna, bo jak tutaj przedmówcy mówią o takich ograniczeniach, błędach, o czymś, co jest blokujące, to filozofia mówi, że tu są możliwości, tu są zyski, tu są rzeczy, które możemy poprawić i jest to przyjemne i naturalne z nami. I filozofia Kaizen pozwala nam łatwiej i przyjemniej zmieniać się codziennie i daje nam małe sukcesy, które są napędem do tego, żeby się zmieniać. I to mi się wydaje, że najważniejsze w tym, że Kaizen to jest taki sposób na napędzanie się do działania, do szybszego działania i szybszego odnoszenia sukcesów. I co jeszcze najistotniejsze dla mnie jest, że to działa nie tylko w biznesie, ale też w życiu codziennym, kiedy uczymy dzieci, kiedy biegamy, jak już ktoś tu mówił o maratonie i w każdym z tych obszarów Kaizen jest dla wszystkich. Dlatego mówię, że Kaizen jest dla biznesu, dla pracy takiej codziennej, żeby poprawiać, a także do tego, żeby to robić w życiu i w rodzinie. Także to jest dla mnie najbardziej wyjątkowe i najbardziej takie optymistyczne. Dzięki. Dzięki w takim razie. Okej, dziękuję Ci Tomku za odpowiedź. Lista numer 4, no, pojawi nam się w tym momencie kandydatka, z czego mam nadzieję my wszyscy bardzo się cieszymy. Elu, zanim odpowiesz na to pytanie, jeszcze raz przypomnę treść pytania. Proszę odpowiedz na pytanie, czym jest Twoja metoda, czym się ona charakteryzuje? Bardzo proszę. Witajcie, moja metoda jest połączenie i filozofii i narzędzi i to, co mnie w niej urzeka, to jest podejście holistyczne, całościowe, czyli patrzenie na organizację jak na zbiór, układankę w puzli, tak, która ma 1000 elementów, tu akurat nie mam 1000 elementów, ale brak każdego elementu będzie miał wpływ na całość. Bardzo ważne jest to, że na naszą układankę puzzlową oddziałują różne czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i to patrzenie całościowe, to o czym też Paweł mówił, jest takie wyjątkowe w ISO 9001, że my się nie zajmujemy tylko jednym z tych puzli, zajmujemy się wszystkimi. I mamy, korzystając z ryzyk i szans, wykorzystać dane do tego, żeby wybrać te, którymi trzeba się bardziej zatroszczyć w tym momencie, w tym czasie, w tym kontekście, i te, które działają świetnie, mają się super dobrze, tam wzmacniać dobre praktyki, przekładać je na inne procesy, łączyć siły. Ważne w tym wszystkim też jest człowiek, czyli to, co uwielbiam, zwłaszcza w najnowszym wydaniu 9001, to jest to, że zwraca się uwagę na człowieka, na świadomość, na myślenie, na korzystanie z drobnych kroków i z innych metod, i to jest cudowne w ISO 9001, że ono jest otwarte jako narzędzie na inne narzędzia, wręcz są zaproszone do całej tej zabawy. Czyli patrzenie na organizację jako na całość, to jest jedna rzecz, patrzenie na to, że ona się znajduje w jakimś otoczeniu, które na nią wpływa i że to otoczenie i wewnętrzne, i zewnętrzne się zmienia. Czyli nie ma możliwości takiej, żebyśmy się zatrzymali w miejscu. Słuchajcie, to co jest wyjątkowe w mojej metodzie, to to, że zarówno nadaje się dla firmy usługowej, dla firmy produkcyjnej, jak i dla hospicjum dla dzieci. Czyli nie ma takiej organizacji, w której byśmy nie mogli zastosować tych zasad i to też o czym mówił Tomek. Te zasady są tak dobre, że możesz je zastosować też w swojej organizacji domowej, czyli w swoim życiu rodzinnym. Dziękuję. Dziękuję Ci, Elu, za odpowiedź. I to samo pytanie, które za chwilę przeczytam, będę kierował, czy kieruję do Igora Łęgowskiego, Six Sigma, lista numer 5. Igorze, gorąca prośba, proszę odpowiedz na pytanie, czym jest Twoja metoda i czym ona się charakteryzuje? Witam wszystkich wyborców i kandydatów, gratuluję fajnych wystąpień. Więc przede wszystkim Six Sigma, ono się charakteryzuje kilkoma takimi elementami. Powiem, że przede wszystkim jest to narzędzie do rozwiązywania problemów. Natomiast w Six Sigmie my ten problem
postrzegamy i definiujemy troszeczkę inaczej niż w innych metodach. My tak naprawdę patrzymy, na czym polega życie na Ziemi i z czym mamy do czynienia, mianowicie wszystko prawdopodobnie raz jest, raz nie ma, natomiast zmienność jest wokół nas cały czas. Zmienność, która płynie z tego, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, zmienność płynąca z tego, że by tworzyć wartość, musimy jakąś wartość zużyć, wszystko się zużywa. No i trzeci element zmienności to jest otoczenie. Ziemia nasza nas cały czas bombarduje różnymi sygnałami i zmiennością. To powoduje to, że nawet jeżeli się skupimy bardzo precyzyjnie, używając dowolnych metod na odtwarzaniu efektu, na dostarczeniu klientowi to, czego on potrzebuje, bardzo często niestety realia nas zaskakują i ta zmienność powoduje to, że raz jest więcej, raz jest mniej. My tą zmienność staramy się zrozumieć, opisać i odpowiednio wytłumaczyć. I poprzez wytłumaczanie tej zmienności dociekamy do przyczyn tych problemów i je rozwijamy. Powiem nie bez ogródek, my, Six Sigmowcy, jako prawie jedyni, jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość poprzez analizę danych historycznych, poprzez formowanie ich w odpowiednie wykresy. Wiemy tak naprawdę, co może być jutro, jeżeli nic nie zmienimy. Nasze pytanie polega na tym, czy tolerujemy tą zmienność, czy ten obraz przyszłości jutrzejszy nam pasuje, czy nie. Jak nie pasuje, zmieniamy. Jak pasuje, patrzymy na inne obszary, gdzie ta zmienność na pewno występuje. Cechą charakterystyczną jest to, że problem rozwiązujemy w formie projektów, czyli mamy zakres, mamy cel, mamy zespół. Six Sigma to jest praca zespołowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Igorze, również za odpowiedź na to pytanie. Mamy pierwszą rundę pytań za sobą. Spróbuję to krótko podsumować na bazie tych wypowiedzi, zanim przejdziemy do pytania numer dwa. Od Krzyśka usłyszeliśmy, że Lean charakteryzuje się tym, że dużą wagę przykłada do tego, żeby wynajdywać właśnie problemy, po to, żeby właśnie potem prowadzić do takiego płynnego przepływu i docelowo oczywiście do tego systemu sącego. Paweł, jeżeli chodzi o teorię ograniczeń, zachęca nas, czy zwraca uwagę, że TOC to przede wszystkim holistyczne spojrzenie, takie spojrzenie całościowe na firmę i drugi parametr, który charakteryzuje, to jest bardzo wysoko stawiamy sobie poprzeczkę, jeżeli chodzi o cele, które chcemy osiągnąć w kontekście też spełnienia oczekiwań klientów. Tutaj dopowiedz z mojej strony, Pawle. Lista numer 3, Tomek. Tomek powiedział, że Kaizen tak naprawdę to nie do końca jest metoda, to jest sposób myślenia, który możemy zastosować w każdym obszarze. Życie nasze prywatne, firma, w której pracujemy, ale zwrócił też uwagę, Tomek, na to, że Kaizen to przede wszystkim szukanie możliwości poprzez małe sukcesy, które napędzają nas do działania. Jeżeli chodzi o ISO 9001 i ELE, Ela, opowiadając o charakterystyce ISO, zwróciła uwagę, że tak naprawdę mamy tutaj element takiego trochę konglomeratu, połączenia z jednej strony filozofii, a z drugiej strony narzędzi, również spojrzenie całościowe na organizację poprzez takie trochę te puzzle, które nam układają całość przepływu przez daną organizację, firmę. Dodała do tego nie tylko wyłącznie życie prywatne firmy, to takie życie zawodowe, ale również aspekt związany z, nazwijmy to, wolontariatem, z taką działalnością społeczną. I to, co jest ważne w ISO 9001, czyli człowiek, budowa jego świadomości. Ostatni z kandydatów, Igor, który reprezentuje Six Sigma, jeżeli chodzi o charakterystykę Six Sigma, to przede wszystkim narzędzie do rozwiązywania problemów, natomiast idąc dalej, żeby nie ograniczać tylko do tego, to przede wszystkim Igor zwrócił uwagę na to, co jest charakterystyką Six Sigma, czyli analiza zmienności. Analiza zmienności, która trochę pozwala nam nie w szklanej kurze spoglądać, czy wróżyć, co się wydarzy, ale poprzez zebrane dane tak naprawdę zbliżyć się do tego, czego się możemy spodziewać od naszych procesów, od produktów, od zleceń, które przepływają przez nas proces. Także bardzo Wam dziękuję za pierwszą rundę pytań. Przechodzimy do rundy drugiej, do pytania numer dwa. Kolejność odpowiadania na to pytanie, rozpoczniemy teraz od listy numer dwa, czyli Paweł będzie pierwszy, który będzie odpowiadał, potem Tomek, następnie Ela. Czwartą osobą, która będzie odpowiadała, czwarty kandydat to będzie Igor i wreszcie tą sesję pytań domknie Krzysiek, jeżeli chodzi o Lean. Okej, Pawle, pytanie jest następujące.
Proszę, wymień maksymalnie 4 korzyści wynikające ze stosowania tej metody. Jeżeli będziesz mógł to odnieść do takich perspektyw klient, pracownik, proces oraz usprawnienia, będę Ci bardzo wdzięczny. Czyli 4 korzyści wynikające ze stosowania tej metody. Okej, dziękuję bardzo. Ja tak sobie powiedziałem, bardzo dużo fajnych rzeczy mówicie, więc bardzo to trzeba docenić u wszystkich. Dlaczego TOC jest takie wyjątkowe i co jest takie charakterystyczne? Po pierwsze, wyniki, które staramy się osiągnąć, jak powiedziałem, zawieszamy sobie zawsze wysoko, ale można powiedzieć, czy je osiągamy. I żeby być jasno, bo to trzeba oprzeć na liczbach, u nas na stronie internetowej jest akurat taka analiza, którą gdzieś tam znaleźliśmy, która zgodnie z moją wiedzą jest jedyną racjonalnie przeprowadzoną porównaniem różnych metod doskonalenia. I według tego, co tam się zostało wyliczone przez tą amerykańską korporację, w konkurencji, która była bardzo niesprawiedliwa, bo chodziło o obniżanie kosztów i mówmy się, to nie jest cel TOC, okazało się na konkretnym badaniu, które tam jest podane, które polecam lekturę, że TOC w obniżaniu kosztów okazało się jedynie 15 razy skuteczniejsze od fabryk, które stosowały wyłącznie Lean i 25 razy bardziej skuteczne od fabryk, które stosowały wyłącznie Six Sigma. Więc było pytanie po drodze, czy warto łączyć, z całą pewnością warto łączyć i to, do czego ja osobiście zachęcam, warto ustawić to TOC jako mechanizm wiodący, nawet jak ktoś jest wielkim fanem innej metodologii, do czego na pewno zachęcam, bo to po prostu wzbogaca i rozwija i przyspiesza wyniki. I tak przechodzę do drugiego elementu. Podejście TOC ma jedną wielką zaletę, że stawia na wyniki szybko, bo Taichi Ono miał 40 lat, żeby zbudować potęgę Toyoty. I umówmy się, dzisiaj nikogo na to nie stać, żeby 40 lat doskonalić firmę. Nikt nawet nie myśli w tych kategoriach, a jest to jedna z większych pułapek. My nie możemy sobie pozwolić, żeby tak wolno się udoskonalać. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, czy nie możemy naszego procesu doskonalenia poprawić albo przyspieszyć dzięki TOC. I to, co chciałem powiedzieć, to jest największy przełom, że jak nasz kolega z działu linowego z jednej z dużej firmy, Olek, w świecie pandemii, powiedział, słuchajcie, przyjdźcie do mnie, to ja wam zrobię 20% wzrost wydajności. My mówiliśmy, jak zrobić 500% wydajności, bo to była realna potrzeba rynku. 5 razy więcej produkować, na przykład maseczek, szczerze. Okej, okay, bardzo ci, Pawle, dziękuję za wypowiedź. Teraz na to samo pytanie poproszę o odpowiedź Tomka. Tomku, przypominam treść pytania. Bardzo proszę, wymień maksymalnie 4 korzyści wynikające ze stosowania twojej metody, czyli Kaizen. Jeżeli będziesz mógł to odnieść do perspektywy klient, proces, pracownik, usprawnienia, będzie super. Czyli maksymalnie 4 korzyści wynikające ze stosowania twojej metody. Bardzo proszę. Mhm. To jak już wspomniałem, no, najważniejszą dla mnie korzyścią z wprowadzania Kaizen jest to, że to jest proste, łatwe i przyjemne. I tutaj Paweł mówił o jakichś skomplikowanych teoriach, które są super, ale co najważniejsze jest to, żeby ludzie zaczęli chcieć zmian i żeby zaczęli się chcieć zmieniać. I dla mnie prostota Kaizen wynika z tego, że nie potrzeba żadnych kalkulatorów, nie potrzeba jakichś norm, jakichś sztywnych rzeczy, tylko potrzeba chęci zmiany i w związku z tym zwiększa się zaangażowanie pracowników, zaangażowanie też szefostwa, gdy widzą te małe zmiany i najmocniejszą rzeczą według mnie filozofii Kaizen jest to, że ludzie zaczynają się bardziej angażować i obojętnie, czy to jest właśnie firma duża, czy w domu, czy to jest szef, czy pracownik, gdy odczuwają własne sukcesy, zaczynają się bardziej angażować. Także najmocniejszą stroną w Kaizen jest to, że ludzie się zaczynają angażować. Dzięki. Dziękuję, Tomku, w takim razie. Teraz odpowiedź na to pytanie poproszę kandydatkę z listy numer 4, a więc Elę Olszewską. Elu, gorąca prośba, proszę wskaż 4 korzyści, maksymalnie 4 korzyści wynikające ze stosowania ISO 9001-2015 i bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję, z przyjemnością chcę wam pokazać te 4 korzyści, nie wiem na ile dobrze to widać. Pierwsza korzyść jest taka, że mamy tego radosnego człowieka w środku, czyli człowieka, który wie, co ma robić, wie, czego się od niego oczekuje, zna cel, wie, co ma z tym celem robić, jaki jest jego udział w realizacji tego celu. Cieszy się też z jego realizacji, bo dostaje wsparcie od najwyższego kierownictwa. Kolejna rzecz,
to jest to, że ten ucieszony człowiek to też szef tej firmy, który również się cieszy, bo dostaje takie wyniki, jakich oczekuje. I taki ucieszony człowiek to też klient, strony zainteresowane, które współpracują z taką organizacją, która trzyma się zasad. Ponieważ jedną z głównych rzeczy, o których mówi norma, to jest spełnienie wymagań, czyli dajemy ludziom to, czego potrzebują, chcą, co jest dobre, zgodne z prawem i tak dalej. Więc mamy to zadowolenie. Mamy realizację celów przy okazji, mamy rozwój i to jest niesamowicie ważne, żeby organizacja była organizacją uczącą się, czyli to, co nam nie wychodzi, przekuwamy w swoją wiedzę, w swoje doświadczenia, wykorzystujemy je na przyszłość, nie popełniamy tych samych błędów, nie walimy głową w ścianę, tylko jeżeli nic nie zmienisz, to się nic nie zmieni, stosujemy tę zasadę. Mamy worek korzyści w postaci oszczędności czasu, pieniędzy, nie marnotrawienia żadnego z zasobów, ani swoich klientów, ani swoich dostawców, bo to ujęcie holistyczne dotyczy również zadowolonego dostawcy, współpracownika, czyli na przykład strony zainteresowanej. I mamy tą ostatnią korzyść, czyli sztuka wyboru. To, o czym też Paweł mówi bardzo dużo, czyli żeby umieć wybrać, co dla organizacji teraz jest najważniejsze, skupić się na tym, co jej przyniesie najwięcej korzyści i wśród tych wszystkich możliwości, które są, wybierać te, które są dla niej dobre teraz, czyli patrzeć na sytuację teraz, co nam teraz jest potrzebne, co nam przyniesie zysk w przyszłości. Odnosić się do sytuacji, do danych, które zbieramy i wykorzystać to maksymalnie. Także to są moje korzyści. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Elu. Na to samo pytanie za chwilę poproszę odpowiedź Igora Łęgowskiego, który kandyduje z listy numer 5, a więc Six Sigma. Igor, gorąca prośba, wskaż proszę maksymalnie 4 korzyści wynikające z zastosowania metody Six Sigma. Okej, z wielką przyjemnością. Jak się pewnie domyślacie, tych korzyści jest multum, o wiele bardzo ich jest dużo, wybranie tylko 4 graniczy z cudem, ale postaram się szybciutko. I powiem wam tak, pierwsza korzyść to jest taka, że cała organizacja zaczyna bardzo jednoznacznie definiować problem. W Six Sigmie problem to nie jest jakaś plotka, to nie jest jakieś zasłyszana opinia. Problem w firmie z perspektywy Six Sigmy to jest konkretna różnica pomiędzy tym, co chciał klient, mierzalnie zdefiniowana w formie liczb, z tolerancją i rzeczywiście jaki jest efekt naszej pracy zweryfikowany przez system pomiarowy, więc bardzo jasno mówimy o problemach i problemy się nie ukrywają. Druga korzyść to jest taka, że osoby, które starają się problem rozwiązać metodą Six Sigmy, zadają pytania wokół siebie, zadają pytania innym, rozwijają siebie, rozwijają też swoje otoczenie i cała organizacja, jeżeli tylko Six Sigma jest stosowana szeroko, zaczyna inaczej patrzeć na siebie. Te dane i fakty, które bardzo często się mówi, że są podstawą Six Sigmy, powoduje to, że my patrzymy na siebie z większą ufnością. Plotki idą na bok, mówimy o faktach, które trudno podważyć i to jest właśnie ta jedna z tych kolejnych korzyści. Poprawiamy system pomiarowy. Tak naprawdę staramy się być bardziej precyzyjni w tym, jak patrzymy, co się dzieje w procesach wokół nas. I na końcu powiem jeszcze taka korzyść, to jest taka, że my i osoby, które prowadzą projekty, rozwijają się osobiście, jesteśmy lepszymi osobami, osoby nam, znaczy otoczenie nam bardziej ufa, jesteśmy bardziej poukładani, robienie projektów podnosi kompetencje moderatora, organizujemy burzę mózgów w projektach Six Sigmowych, czyli korzyści są bardzo szerokie i dla pojedynczych pracowników, dla nas, dla liderów projektów i dla otoczenia naszego. I na końcu jeszcze powiem, że każdy projekt Lean Six Sigmowy zaczyna się od wymierzeń, od oszacowania korzyści i korzyści finansowe są też wielką korzyścią dla firmy, tak jest. Bardzo ci dziękuję, Igorze, za wypowiedź. Ekranie maszynowy musiałem inaczej. No. I ostatni kandydat w drugiej rundzie pytań, a więc Krzysiek Dobrowolski, który reprezentuje obóz polityczny Lean. Krzysiek, pytanie, bardzo proszę, wskaż maksymalnie 4 korzyści wynikające ze stosowania metody Lean. Bardzo proszę o odpowiedź. Włączam swój mikrofon, bo jestem na wyciszeniu. Wiertarka działa za ścianą. Słuchajcie, przede wszystkim klient, tak? Klient, który od nas czegoś oczekuje, dostaje to, co zamówił według konceptu JIT, just in time, czyli dostaje to, co zamówił konkretnie, co do asortymentu, w ilości, które zamówił, w jakości, którą zamówił oraz w czasie, który zamówił. To jest podstawowa korzyść dla klienta. Jeżeli chodzi o pracowników,
to myślę, że możemy mówić o satysfakcji z pracy i o poszanowaniu pracownika, bo w Lean pracownik jest w centrum zainteresowania menadżera, tak? Przypomnę tutaj takie narzędzie jak Gemba Walk na przykład. Jeżeli popatrzymy na proces, to nasze procesy dążymy do tego, żeby były krótsze, żeby były prostsze, żeby były tańsze w obsłudze, żeby były bardziej przejrzyste. A w kontekście ciągłego doskonalenia, no to doskonalimy codziennie, wszędzie i każdy to robi. Tak? Stosujemy metodę, stosujemy narzędzie PDCA. Oczywiście to jest uogólnione, że wszędzie, wszyscy i wszystko, tak? Bo w ten sposób jakby nie mielibyśmy kierunku nadanego. Ten kierunek się pojawia w innym miejscu, w takich narzędziach jak Hoshinkanri, ale dajemy takie uprawomocnienie pracownikom, żeby oni mogli kwestionować swoje procesy i żeby mogli codziennie przykładać rękę do tego, żeby je zmieniać. Taka dalekosiężna korzyść dla organizacji to jest podnoszenie jej zdolności do adaptacji, do zmieniającego się otoczenia, co jest dzisiaj w świecie WUKA już niezmiernie istotne. Tak, chcemy, żeby każda zmiana, która przyjdzie nawet z zewnątrz, z góry do zespołu, była dobrze przyjęta, żebyśmy nie mieli oporu, żebyśmy nie mieli walczących pracowników zakopanych w okopach, tylko przyzwyczajonych do tego, że rzeczywistość się codziennie zmienia, że my na nią wpływamy, ona na nas wpływa i my codziennie z tym pracujemy. Dziękuję. Okej, bardzo Ci dziękuję, Krzysiek, za odpowiedź na to pytanie. Druga runda zakończona. Spróbuję też w miarę syntetycznie podsumować wypowiedzi naszych kandydatów według kolejności odpowiadania na pytania. Jeżeli chodzi o korzyści wynikające z zastosowania tej metody, to na co zwrócił nam uwagę Paweł Szmyt, a więc teoria ograniczeń, to przede wszystkim skuteczność tej metody. Paweł użył konkretnych wartości, porównał do tego, że w porównaniu do Lean to jest 15-krotna lepsza efektywność, skuteczność realizowanych działań usprawniających, a 25 razy skuteczniej niż jeżeli chodzi o Six Sigma. I to, co istotne na pewno z punktu widzenia menedżerskiego, to szybkość osiąganych korzyści, wyników wprowadzonych zmian. Paweł odwołał się do Tai Chi Ono i tych 40 lat budowania Toyota Production System. Natomiast my dzisiaj, i takie jest oczekiwanie zarówno i klientów, i organizacji, tego, żeby te zmiany były przeprowadzone w miarę szybko, i w tym może Wam pomóc teoria ograniczeń. Jeżeli chodzi o Kaizen, Tomek tutaj, jeżeli chodzi o korzyści, podkreśla cały czas pierwiastek ludzki, człowieka, pracownika, który jest w centrum tak naprawdę implementacji tej metody, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby chciało się chcieć, żeby chciało się zmieniać. Kalkulatory, które nam służą do wyliczania, one w naturalny sposób pojawią się w wyniku zmiany postaw, w wyniku tych małych, ale ciągłych zmian. Jeżeli chodzi o ISO 9001, Ela tak naprawdę również stawia tutaj, czy ISO 9001-2015, ta wersja ostatnia, stawia przede wszystkim na to, żeby to był taki radosny człowiek, bo radosny człowiek jest bardziej efektywny, jest bardziej skuteczny, wie też między innymi wyniku wdrażania ISO, czego my od niego oczekujemy, poprzez między innymi tą strukturę wdrażania systemu zarządzania jakością. Korzyści również osiąga szef, bo on tak naprawdę wie, jakie wyniki osiąga. Wreszcie klient, bo klient ma określone oczekiwania, więc poprzez stosowanie ISO 9001-2015 uzyskujemy tak naprawdę odpowiedź, czy te wyroby, produkty, zlecenia, które dostarczamy, że one właśnie spełniają oczekiwania tego klienta. Jeżeli chodzi o Six Sigma i korzyści, które możecie osiągnąć poprzez wdrażanie tego podejścia, to przede wszystkim takie bardzo strukturalne podejście. Six Sigma mówi, dobra, okej, przede wszystkim skup się na właściwym zdefiniowaniu problemu, bo lepiej go zrozumiesz. A żeby lepiej go zrozumieć, zrozum, jakie są oczekiwania twojego klienta i tak naprawdę co dzisiaj dostarczasz, po to, żeby złapać tą różnicę, a więc deltę. Ale Six Sigma to nie są tylko liczby, dane, to nie są tylko cyferki, które najczęściej słyszymy jako charakterystykę. Kandydat z listy numer 5, a więc Igor, zwrócił uwagę, że Six Sigma rozwija kompetencje. Rozwija kompetencje lidera, kierownika projektu w wyniku takiego tego podejścia Six Sigmowego, ale również tego otoczenia, które jest, członków zespołu, ale mówiąc o tym otoczeniu, to również mamy na myśli wszystkich interesariuszy, którzy zdobywają, czy kładą większe zaufanie dla osób, gdzie odłączamy trochę wątek związany z takim podejściem, bo mi się wydaje,
a przenosząc ciężar tak naprawdę komunikacji na konkretne liczby, dane i fakty. No i wreszcie Krzysiek Dobrowolski z LIN, jeżeli chodzi o charakterystykę i korzyści związane, przepraszam, ze stosowania tej metody. Rozpoczął tutaj od czegoś, co jest jednym z fundamentów czy filarów LIN-a, więc just in time. Tak naprawdę my musimy wiedzieć, ile tego otrzymujemy, w jakiej ilości i w jakim czasie. Więc to była ta pierwsza korzyść, czego my oczekujemy, bo to tak naprawdę nam pozwala przejść dalej do efektywnego przepływu, o czym Krzysiek mówił w odpowiedzi na pierwsze pytanie. Ale też z perspektywy pracownika nie zapominajmy, że LIN to właśnie centrum uwagi pracownik, choćby gęba łok, po to robimy ten spacer w miejscu, gdzie jest realizowany proces, nie po to, żeby obserwować, nagrywać, nie tylko notować, ale żeby właśnie komunikować się z pracownikiem, a robimy to po to, żeby znowu te nasze procesy były efektywniejsze i bardziej płynne. No dobrze, rundę drugą mamy za sobą. Jeżeli coś przeinaczyłem, drodzy kandydaci, to bardzo przepraszam, oczywiście po tych waszych bardzo szczegółowych, merytorycznych wypowiedziach mogę czasami coś pomijać. Ale przechodzimy do pytania numer 3. Pytanie numer 3, jeżeli chodzi o kolejność odpowiedzi, tym razem rozpoczniemy od listy numer 3, czyli Tomku Kaizen, potem jako drugą poprosimy o odpowiedź Ele, czyli lista numer 4 ISO 9001, trzecią wypowiedź zaprosimy Igora Łęgowskiego z listy numer 5, a więc Six Sigma. Potem będzie czwarta wypowiedź, to będzie Krzysiek Dobrowolski LIN i tą sesję numer 3 domknie Paweł Szmyt z teorią ograniczeń. No dobrze, w takim razie pytanie numer 3 brzmi następująco i kieruję je, Tomku, najpierw do ciebie. Powiedz, jakie są maksymalnie, możemy spotkać cztery trudności we wdrażania twojej metody, czyli Kaizen? Ja powiem o trzech. Po pierwsze, dla mnie to jest brak cierpliwości. Brak cierpliwości tych, którzy się chcą zmieniać, którzy chcą wprowadzać rzeczy nowe, bo każdy chce wszystko robić od razu, szybko i dynamicznie, a nie zawsze jest to możliwe i blokujemy się przy tym. Nawet jak Paweł mówi, że tutaj może 500 razy zwiększyć efektywność, to mam wrażenie, że ludzie, którzy będą tam pracować, nie są chętni do takich zmian. W związku z tym te zmiany zawsze trzeba prowadzić wolno, szybko i być na tego świadomym. W związku z tym uważam, że ta cierpliwość jest bardzo ważna po to, żeby ludzie, zespoły przyzwyczajali się do tego, że te zmiany są stałe, ale ciągłe. Także pierwszą taką wadą Kaizen to jest właśnie cierpliwość szefów. I właśnie to jest drugi element, to jest wysokie ego menadżerów, bądź też ludzi, którzy nie chcą tych zmian wprowadzać, bo są mądrzejsi od innych. A Kaizen jeszcze mówi coś takiego, że bardzo lubię takie powiedzenie Davida Braceforda, który jest twórcą teorii marginalnych zysków. I on mówi, że pierwszą rzeczą menadżera, czy ściągnij kapelusz, czyli ściągnij kapelusz po to, żeby usłyszeć, co mówią inni, jakie są zmiany ważne, co jest dla nich istotne i pokaż ludziom, że oni są ważni i że ten szef czy nawet pracownik to też nie zawsze ma rację, że zobacz, sprawdź, co inni mają do powiedzenia. W związku z tym to są, mi się wydaje, że takie dwie rzeczy, które są bardzo istotne, że są blokady i jeszcze jedna chyba brak uważności na zmiany, że często te małe zmiany są na tyle małe, że ich nie zauważamy i nie czujemy i mówimy, że stoimy w miejscu. Okazuje się, że gdy będziemy mieli uważać na to, o, zrobiliśmy to, to poprawiliśmy, to wtedy mamy więcej chęci, więcej energii do działania. W związku z tym ta uważność też jest moim zdaniem bardzo istotna, żeby i pracownicy, i menadżerowie lepiej działali szybciej i szybciej wdrażali swoje zmiany. Dzięki. Dziękuję, Tomku. Odpowiedź na to samo pytanie, które za chwilę powtórzę, będę poprosił teraz Elę Olszewską z listy numer 4. Elu, maksymalnie cztery trudności na drodze wdrażania twojej metody. To? Pierwsze, niezrozumienie, czyli niezrozumienie, o co w ISO w ogóle 9000 chodzi,
często nawet najwyższe kierownictwo nie pokusi się o to, żeby przeczytać te zasady, które są tam napisane, czyli wymagania, zapoznać się z nimi. Fakt, że nie są napisane jakoś bardzo łatwo i przymiennie, więc trzeba się nad tym chwilę pochylić, ale niezrozumienie tego, co chcemy robić, brak określenia, jakie mamy zamierzone wyniki i tak naprawdę o co nam chodzi, jaki mamy cel, dokąd leci nasz samolot, bo organizacja to jak samolot, więc czasami brak takiego jeszcze ukształtowanego systemu wartości, czy właśnie tego, o co nam chodzi, bardzo przeszkadza na początku, ponieważ zaangażowanie najwyższego kierownictwa jest kluczowe we wdrożeniu czegokolwiek. Ale przede wszystkim ISO 9001, bo o tym dzisiaj mówię. Więc to niezrozumienie, niespójność wartości ludzi w środku z tym, jakie wartości, jakie cele ma najwyższe kierownictwo, również bardzo przeszkadza, ponieważ w ISO jest nam potrzebna spójność, jasny kierunek, jasne zasady, gdzie, dokąd zmierzamy, dokąd lecimy. Druga trudność to jest zasób w postaci czasu na wdrożenie, czyli zastanowienia się, przeanalizowanie, jak wyglądają dzisiaj nasze procesy, jak chcielibyśmy, żeby wyglądały, co musimy zmienić i przygotowanie się do tego, wybranie ludzi, którzy będą też takimi koordynatorami tego zespołu i też takie zrozumienie tego, że my jesteśmy całością. To jest też bardzo trudne, ponieważ zmiana w jednym procesie wymusza zmianę w drugim. To jest tak, jakbyśmy puzzle chcieli przesunąć. Więc to są też takie trudności, że ci ludzie muszą się tu dogadać. Bardzo często muszą się dogadać jeszcze z tymi tutaj klientami, dostawcami i tak dalej, bo oni wszyscy mają wpływ na to, jak ta organizacja wygląda, w związku z tym mają też wpływ na to, jak my spełniamy te zasady, o których mówi norma, jak spełniamy wymagania. Ostatnia trudność to jest oczywiście czas, pieniądze, czyli no tak jak mówię, nawiązuje do tych zasobów, które trzeba włożyć w ten cały proces i takie ciągłe czuwanie, żeby ten system się rozwijał. Czyli żeby dopasowywać go do zmieniającego się otoczenia, ponieważ wszystko się zmienia, również to, co ustaliliśmy wcześniej. To się też zmieni w czasie. Także dziękuję. Dziękuję Ci, Elu, tutaj za Twoją wypowiedź. Teraz to odpowiedź na to pytanie. Poproszę Igora, a więc Six Sigma. Igor, powiedz, jakie maksymalnie 4 trudności możemy spotkać na drodze wdrażania Six Sigma? Igor, nie słychać. Przepraszam, wyciszyłem się, żeby tutaj nie stukać po stole. Dziwne, też mam 3, ale też dziwne, bo bardzo są zbliżone do wszystkich problemów moich przedmówców. Pierwsza to jest taka, że nie potrafimy się przyznać do błędów. Tak naprawdę błędy wcześniej w historii gdzieś tam zostały popełnione niestety przez nas. I jeżeli się nie potrafimy do błędu przyznać, zamiatamy pod dywan, chowamy za szafę, to niestety Six Sigma nie będzie doceniona w organizacji, ponieważ Six Sigma wyciąga na wierzch całą prawdę. Natomiast druga rzecz, która jest konieczna też i trudna do tego, żeby Six Sigma wdrażać, to chcieć poprawiać tę sytuację, czyli chcieć ten problem rozwiązać. To tak samo jak mamy na spowiedzi, żałuję za grzechy, obiecuję szczerą poprawę. Jeżeli tej postawy nie ma, to trudno, niestety Six Sigma nie będzie przyjęta, nie będzie stosowana, nie będzie dawać efektów. Nie możemy tolerować błędów i jak wiecie, w Six Sigma też popełnienie po raz drugi tego samego błędu jest chyba największym grzechem. Drugą trudnością, słuchajcie, jest to niezrozumienie, albo inaczej obawa przed statystyką, przed tymi trudnymi obliczeniami. Zawsze się mówi, że Six Sigma to statystyka, a tak naprawdę ta statystyka jest potrzebna oczywiście, ponieważ jest to wyznacznik podejmowania decyzji, co zmieniamy w oparciu o statystykę, ale wcale nie musi być taka trudna i Six Sigma można stosować zaczynając od zera, ucząc się wszystkiego od podstaw i bardzo prosta statystyka może być. I kolejna jeszcze trudność to jest taka, że mówi się o tym, że Six Sigma można stosować tylko wtedy, jeżeli ma rozkład normalny. Jest to znowu jakby takie błędne podejście. Wcale, czy normalność wokół nas w procesach nie występuje, to jest taki ideał, który warto by mieć. Natomiast nie bójmy się rozkładów nienormalnych. Patrzmy na to, jak jest, zbierajmy dane, róbmy proste obliczenia, przyznawajmy się do błędów wokół siebie i tak, i chciejmy poprawiać błędy. To jest wszystko.
Bardzo Ci dziękuję, Igorze. Teraz o odpowiedź na to pytanie poproszę Krzyśka Dobrowolskiego z listy numer 1. Krzysiek, jeszcze raz powtórzę pytanie. Bardzo proszę, podpowiedz nam, uczestnikom, z jakimi maksymalnie 4 trudnościami, a może jak będzie przestrzeń, to więcej oczywiście, z jakimi trudnościami możemy się spotkać na drodze wdrażania Lean? Myślę, że tutaj nie będę oryginalny. Ludzie nie lubią rozmawiać o problemach, nie lubią przyznawać się do problemów, ani tym bardziej brać odpowiedzialności za problemy, które występują w ich otoczeniu. A tak jak powiedziałem w pierwszym moim wejściu, próba wprowadzenia just in time generuje mnóstwo problemów. Ona pokazuje od razu wszystko. Tak? I jeżeli pojawiają się problemy, to pojawia się natychmiast opór pracowników, opór przed tym, żeby je rozwiązywać. Tak? Ludzie się obawiają, że te problemy, które występują, obciążają ich konto w jakiś sposób. Tak? Zostali wychowani w takim zhierarchizowanym systemie pracy, więc mamy naturalną obawę i próbujemy te problemy ukrywać. W takim uporządkowanym, przejrzystym i zwizualizowanym, bo to też jest aspekt linowy, środowisku, trzeba pracować, że tak powiem. Nie można już się ukryć gdzieś tam, nie można zamiatać tematów pod dywan, one muszą być wszystkie na wierzchu, więc trzeba pracować i to jest dyskomfort dla wielu osób i one próbują też przeszkodzić w tym linowaniu, że tak powiem, te, które nie chcą, a są takie zawsze, wszędzie. No i ostatni aspekt to menadżerowie, bo chyba największy kłopot, tutaj już Ela wspomniała o tym, jeżeli mamy opór po stronie menadżera, któremu demontujemy jego dotychczasowy system zarządzania, system pracy i proponujemy coś przejrzystego, opomiarowanego, z jawną komunikacją, z otwartą komunikacją, a jeszcze mówimy menadżerowi, że on w pewnych momentach ma zatkać buzię i nic nie mówić, tylko obserwować, no to mu się to zupełnie nie podoba, tak? Więc jakby to wejście z linem do firmy to jest wysadzenie z siodła tamtego systemu zarządzania, który dotychczas obowiązywał i wprowadzenie tego nowego. I to jest moim zdaniem największa trudność i też przyczyna największej liczby niepowodzeń, że to właśnie gdzieś tam nawet pomocy zewnętrznej, konsultanckiej czy wewnętrznej, jeżeli mamy takie zasoby, które mają kompetencje w linowaniu, to właśnie menadżerowie wysadzają ten system z siodła później. Bardzo dziękuję, Krzysiek, za odpowiedź na to pytanie. I runda numer 3, ostatnie pytanie do ostatniego naszego tutaj kandydata, a więc Paweł, do Ciebie. Bardzo proszę, Paweł, powiedz na pytanie, powiedz, z jakimi trudnościami możemy się spotkać podczas wdrażania TOC? Ja wam powiem, to jest tak, że każdy z moich przedmówców powiedział wielu fajnych rzeczy, ja pokazałem te kciuki, bo tak jak słyszę coś, co mi się podoba, to staram się to doceniać. Szczególnie, że wystąpienia zawsze są kłopotliwe, wymagające. Tak, ja bym powiedział, największy kłopot zawsze jest z ludźmi, żeby ludzi porwać i przekonać do pewnych zmian. Przy czym jakby ja bym powiedział, wyróżnił 3 kluczowe rzeczy, które my dostrzegamy jako takie bardzo głębokie zakorzenienie. Zgadzam się z tym, co powiedział Tomek, że najbardziej naturalnym stanem jest Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie, ale jednocześnie dla mnie to jest największa pułapka ograniczająca zmiany, bo ludzie są przekonani, że drogą do przodu jest poprawienie wszystkiego wszędzie. I problem polega na tym, że to powoduje, że nam to zajmuje gigantyczną ilość czasu, to zajmuje mnóstwo zasobów, to rozdrabnia nasze zasoby, to wydłuża projekty, to powoduje, że idziemy coraz wolniej. Na jednej z konferencji już rok ja rzuciłem coś takiego, wyobraźcie sobie miernik, 3 kajzeniki na pracowników i 1000 pracowników. No jak to ogarnąć? Więc wracając do istoty, dążenie do poprawienia wszystkiego wszędzie jest w nas zakodowane, to jest super pozytywne, ale jednocześnie to jest największa pułapka, żeby naprawdę zrobić przełomową zmianę. To jest po pierwsze. Po drugie, dążymy do sprawiedliwości i ta sprawiedliwość jest czymś, co w firmie próbujemy robić na siłę. W życiu prywatnym niekoniecznie, ale w firmie próbujemy mieć na siłę. I to jest błąd. Czyli na przykład, jeżeli biorę metodę SMET, która jest fenomenalną metodą usprawniania przezbrojeń, nie ma lepszej. Nikt nie wymyślił, nie wymyśli, nie ma co w ogóle szukać, w moim przekonaniu. Biorę przezbrojenia, to większość menadżerów próbuje poprawiać te przezbrojenia wszędzie. A my mówimy nie, ma być niesprawiedliwy. Mam wziąć ten jeden obszar i tylko tam go poprawić. I poprawiać 5 razy, a potem dopiero zająć się innym. Dlatego sprawiedliwość, taka naturalna sprawiedliwość ludzka jest drugą największą pułapką, którą my widzimy. I trzecia pułapka, którą widzimy, jest dążenie do organicznych wzrostów, czyli małe poprawy i małe postępy, które byliśmy tak wychowywani, jak zrobić milion, grosz do grosza. Nie. Żeby naprawdę zrobić przełom, musimy się nastawić na wielki postęp i tylko wtedy będziemy gotowi złamać to, co potrzeba zmienić albo złamać, żeby mieć wynik.
Okej, Pawle, bardzo dziękuję również za odpowiedź tutaj na to pytanie. Znowu spróbuję w miarę szybko tutaj to podsumować, również zgodnie z kolejnością odpowiadania na pytania. Chociaż w komentarzach już myślę, że tutaj nasi uczestnicy zobaczyli, że przewija się cały czas we wszystkich tych metodach człowiek jako jedną z największych trudności, ale zobaczmy. Tomek nam zwrócił uwagę, że ta optyka pracownika, człowieka, to przede wszystkim trudność związana z tym takim brakiem cierpliwości. Chcemy szybko dokonywać zmian, natomiast Kaizen to jednak małe i te ciągłe zmiany, a więc brak cierpliwości, a z drugiej strony wysokie ego menedżerów i zasada ściągnij kapelusz. Tomku, poproszę cię później o tą książkę, bo chętnie tutaj do niej sięgnę. O tyle bliskie powinno to być nam wszystkim. Wrócę na chwilę do tej mojej wypowiedzi wprowadzającej, mianowicie ta pokora, którą wszyscy powinniśmy w sobie mieć. Pokora związana z przyznawaniem się do błędów, ale też świadomością tego, że nie wiemy wszystkiego, że inni mają niesamowity potencjał w sobie. I trzecia trudność, na którą Tomek nam zwrócił uwagę, czyli Kaizen, to kwestia, nie zauważamy tych małych zmian, brak takiej tej uważności, która, jak te wszystkie małe zmiany dodamy, one tworzą nam tak naprawdę niesamowity, gigantyczny postęp, jeżeli chodzi o usprawnienia naszych procesów. Jeżeli chodzi o listę numer 4 i ISO 9001, Ela nam zwróciła uwagę, że jedną z trudności, która może być kluczowa przy wdrażaniu ISO, to jest kwestia w ogóle brak zrozumienia, o co chodzi. Dokąd my tak naprawdę chcemy dotrzeć? Tak naprawdę, gdzie ten samolot ma dolecieć? Okej, wsadzamy pilota do samolotu i mówimy okej, no masz dotrzeć, tak? No, obwód kuli ziemskiej, o ile dobrze pamiętam, powyżej 40 tysięcy kilometrów, w związku z tym no trochę się ten pilot może podrapać po głowie i teraz skąd my mamy wiedzieć, gdzie jesteśmy, skoro nie wiemy, gdzie chcemy dotrzeć. Oczywiście też Ela zwróciła uwagę na rzecz, która jest bardzo istotna, obrazując tymi puzzlami, to słuchajcie, kwestia niespójność wartości wewnątrz organizacji. No, niewie lewica, co czyni prawica, trochę tak moglibyśmy tutaj to też przenieść. I brak tego zrozumienia całości. Jeżeli chodzi o listę numer 5 i Igora, Igor w przypadku Six Sigma zwrócił uwagę na następujące elementy. Przede wszystkim nie lubimy i nie chcemy się przyznawać do błędów. Przyznawanie do błędów czasami możemy to odbierać jako jesteśmy trochę, ktoś może powiedzieć, że jesteśmy nieudolni, nie potrafimy sobie poradzić w naszym środowisku. Six Sigma mówi nie, masz się przyznawać do błędów. Drugim ograniczeniem to jest znowu ten element czynnika ludzkiego, czyli w ogóle, żeby nam się chciało rozwiązywać problemy. Trzecim elementem, z którym najczęściej się spotykamy, Igor tutaj wyartykułował, to jest kwestia obawa przed statystyką. Six Sigma jest najczęściej utożsamiana ze statystyką. Tutaj krótka dygresja prowadzącego. Gdybyśmy wzięli pod uwagę kilka charakterystycznych narzędzi wykorzystywanych w Six Sigmie, czyli wykres rozrzutu, diagram Pareto, histogram, kartę kontrolną, cztery kluczowe narzędzia, to drodzy eksperci i pozostali uczestnicy, to są 4 z 7 złotych narzędzi jakości, które Toyota Production System u siebie wykorzystywała, żeby usprawniać procesy. I wreszcie fajnie Igor, że zwrócił uwagę na to, że nie bójmy się rozkładów nienormalnych, jakkolwiek to teraz nie zabrzmiało, słuchajcie, zmienność nas cały czas otacza, nie ma co się tego obawiać, jeżeli chodzi o to ograniczenie. Jeżeli chodzi o Lean, Krzysiek, jeżeli chodzi o te trudności, zwrócił nam uwagę, podobnie też jak przedmówcy, że słuchajcie, ludzie nie chcą czy nie lubią rozmawiać o problemach. Znowu nam tutaj ten wątek tutaj się pojawił. Natomiast bardzo fajnie Krzysiek przeniósł to właśnie na ten początek swojej wypowiedzi, linkując odnośnie just in time. No nie chcą, bo tak naprawdę w momencie, kiedy mówimy, że chcemy mieć we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, to nas obnaża. Okazuje się, że król jest nagi, więc no po co się przyznawać, że król jest nagi. Bardzo cenna informacja, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tymi trudnościami, to jest kwestia zamiatania tego pod dywan. Ja uwielbiam firmy i procesy, w których uczestniczymy, czy które rozpatrujemy i słyszymy, my nie mamy problemów. Dla mnie odpowiedź jest prosta, ci, którzy nie mają problemów, dopiero mają problem. No i wreszcie kwestia tego takiego komfortu, jeżeli chodzi o Lean, bo Lean wymaga jednak zmiany systemu działania, a nie lubimy, większość jednak ludzi, pracowników, myślę, że obserwujemy,
wygodnie się czuli w roli, czuje się w roli odtwórcy zamiast kreatora, tego, który wprowadza te zmiany. No i wreszcie Paweł, który nas tutaj z niesamowitą energią tutaj zaraża do teorii ograniczeń. Paweł, dzięki, a po prostu przypomniałeś mi te 6 dni naszego wspólnego warsztatu. Jeżeli chodzi o ograniczenie, jeżeli chodzi o to, co. No, ciekawe, teoria ograniczeń i jakie ograniczenia? Przede wszystkim kwestia ograniczeniem jest to, że mamy tendencję, żeby doskonalić wszystko wszędzie. Nie. Teoria ograniczeń mówi nie wszystko i wszędzie. Wracając do tych 40 lat budowania TPS-u. Tak naprawdę mamy się koncentrować na tym, co dla nas jest kluczowe i ważne tu i teraz, znowu przywołując kwestię tego SMED-u i tej sprawiedliwości, o której powiedział Paweł. Sprawiedliwość sprawiedliwością, albo używając języka Kargula i Pawlaka, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie, a ta sprawiedliwość to problem, w którym my tak naprawdę dzisiaj mamy do rozwiązania, a nie całość wszystkiego, co nas otacza. Jeżeli coś przeinaczyłem, drodzy kandydaci, prelegenci, wybaczcie, trochę ta wiadomo, interpretacja zawsze się pojawia. Moi drodzy kochani, ostatnie pytanie przed przerwą, pytanie numer 4. Jeżeli chodzi o kolejność odpowiadania, tutaj poproszę najpierw Elu, ciebie o odpowiedź, a więc ISO 9001, jako drugi poproszę Igor, ciebie, a więc Six Sigma, jako trzeci będzie odpowiadał Krzysiek Dobropolski, Lin. Czwartą osobą odpowiadającą będzie kandydat Paweł Szmyt, teoria ograniczeń, i domknie nam tą turę przed przerwą Tomek Miller i Kajzen. No dobrze, pytanie numer 4. Elu, wymień 4 narzędzia, atrybuty twojej metody. Pierwszym, głównym i najważniejszym jest audyt. Czyli to, co w większości przypadków jest źle zrozumiano. Audyt rozumiemy jako badanie w celu potwierdzenia, co działa, co jest skuteczne, co robimy dobrze, w czym jesteśmy silni, i wychwycenie tego, co przestało działać, przestało być skuteczne i wymaga zmiany. Czyli audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny to są narzędzia cudownego doskonalenia. Jeżeli zbieramy rzetelne dane, robimy porządny audyt, czyli rozmawiamy nie tylko z najwyższym kierownictwem, tylko rozmawiamy z ludźmi, tak jak wy to nazywacie, na gębie. Chodzi o zejście do procesu, zobaczenie człowieka w jego środowisku pracy, ocena, czy spełnia to środowisko pracy wymagania, sprawdzić, czy wszystko jest zrobione zgodnie z wymaganiami, ale też zapytać ludzi, czego potrzebujesz, co chciałbyś zmienić, co ci przeszkadza, jaki masz pomysł, i zestawienie tego i danie tego jako informacji zwrotnej z procesów najwyższemu kierownictwu, które ma do dyspozycji wtedy tak naprawdę głos procesów, ale też w powiązaniu z głosem każdego procesu, czyli zobaczenie całości umożliwia nam audyt wewnętrzny. Owszem, są audyty zewnętrzne, które również są robione porządnie, wtedy zobaczymy też taką perspektywę osób z zewnątrz, które nie znają naszej organizacji, natomiast są organizacje, które wolą wypić kawę w tym czasie, zamiast zbierać te informacje. Więc tutaj chodzi o to, żeby dobrze wykorzystać to narzędzie, jakim jest audyt, przed, po, w trakcie, korzystać z niego wtedy, kiedy czujemy, że coś się dzieje, trzeba się przyjrzeć procesowi od środka. Drugie narzędzie to są ludzie myślący, odpowiedzialni, znający swoją organizację, którym naprawdę zależy, żeby dolecieć do celu bezpiecznie, którym naprawdę zależy na klientach i zależy im na tym, żeby się rozwijać. Czyli ludzie, którzy zgłoszą pomysł, który zostanie rozważony i tak jak mówi Paweł, zostanie wybrane to, co jest najważniejsze dzięki takiemu narzędziu jak analiza ryzyk i szans, która została przez ISO 9001 na 2015 wprowadzona i jest bardzo niewykorzystywana, co po prostu mnie aż kręci. Także to są te narzędzia, które tutaj warto wykorzystać. Okej, bardzo dziękuję Elu za odpowiedź na to pytanie. I teraz Igor, to samo pytanie do ciebie, czyli proszę wskaż, jakie są narzędzia, atrybuty Six Sigma. Fajnie, że to pytanie padło, ponieważ Six Sigma to są same narzędzia, ale to, co jest ważne w Six Sigma, to jest to, że one są poukładane w bardzo logiczny sposób w 5 fazach, które prowadzą nas skutecznie przez cały proces rozwiązywania dowolnego problemu, ja już powiedziałem, pod warunkiem, że go mierzymy i widzimy zmienność. Tak naprawdę osoby, które definiowały Six Sigma, zapożyczyły wiele narzędzi, które istniały na rynku w tamtym momencie, po prostu poukładały to w jedną kolejność. Ale jeżeli miałbym się skupić na kilku takich, według mnie, najbardziej kluczowych, które no, mogą być przełomowe, to na pewno SIPOC. SIPOC, czyli mapowanie otoczenia procesu. SIPOC pozwala nam budować świadomość, kto jest moim klientem wewnętrznym, kto jest moim dostawcą wewnętrznym. Pozwala skierować się do odpowiednich osób i ustalić z nimi mierzalne oczekiwania
i SIPOC zalecam, polecam wszystkim, którzy chcą zacząć w ogóle drogę procesową. Kolejnym narzędziem, które jest bardzo ważnym w systemie, to jest burza mózgów, czyli wspólne zaproszenie ekspertów do podzielenia się opinią, do szukania odpowiedzi. Pamiętajcie, że w burzy mózgów najważniejsza jest ilość odpowiedzi, maksymalizacja jest ważna. Później, stosując pewne sita, możemy jakość z tego wyłuskać, czyli im więcej mamy potencjału na początku, tym mamy bardziej treściwe odpowiedzi. Kolejną rzeczą, która definiuje Six Sigma według mnie, to jest tworzenie definicji operacyjnej, czyli dochodzenie do tego, w jaki sposób powinniśmy mierzyć coś, co może nie zawsze było dobrze mierzone. Tak naprawdę wkraczanie na drogę Six Sigmy wielokrotnie stawia nas przed zadaniem pomierzenia czegoś po raz pierwszy w organizacji. Często to otwiera oczy, daje bardzo dużo fajnych wniosków, spostrzeżeń, ale właśnie szukanie definicji operacyjnej w zespole, w organizacji jest na pewno bardzo ważnym narzędziem, które definiuje Six Sigma. I na końcu jeszcze, jak nie mamy danych, to mamy design of experiments, czyli projektowanie eksperymentów, nauka na organizmie w sposób zaprojektowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Igorze. I to samo pytanie, Krzysiek, do Ciebie. Wskaż proszę cztery narzędzia, atrybuty Lean. Pierwsze, o, nie może być inaczej. Mapujemy BSM, nauczmy się widzieć, tak? To jest podstawa podstaw w przedszkole. Nie ma działania, nie pracujemy na oślep, nie usprawniamy, nie podnosimy wydajności, efektywności, czego byśmy nie chcieli, jeżeli tego nie rozumiemy, co robimy. I to jest, powiem Wam, dla mnie i do Was, no, tutaj mam moi koledzy uczestnicy, ale też widzowie nasi, to jest szokujące czasami doświadczenie dla wielu menadżerów, jeżeli się pierwszy raz w życiu u nich w firmie mapuje ich pełen proces. To oni się dopiero orientują w ogóle, co oni wyrabiają. Drugi artefakt linowy to jest słynny kanban, tak? Pętle kanbanowe. Robię tylko to, co jest potrzebne, tylko wtedy, kiedy jest potrzebne dla moich klientów, w moich procesach, czyli eliminuję nasz produkcję, to jest druga rzecz. Trzecia, nawiązując znowu do początku, pracuję w rytmie, tak? Pracuję w rytmie mojego klienta, bo praca w rytmie mnie nie męczy, tak? Jest przewidywalna, mogę nad nią zapanować, mogę ją kontrolować. I coś, co jest bardzo ważne i o czym już wcześniej tutaj wszyscy wspominaliśmy, to uprawomocnienie naszych pracowników, tak? Nadanie im uprawnień do tego, że oni mogą zatrzymać proces, tak? I to też jest jedna z szokujących rzeczy dla firm, które nigdy tego nie robiły, że w 500-osobowym zakładzie operator na linii może zatrzymać produkcję całego zakładu jednym ruchem ręki, bo stwierdzi, że coś się złego dzieje i klient dostanie nie tą rzecz, którą powinien. To są te cztery elementy, które Lean wyróżniają i te najważniejsze chyba narzędzia, których używamy. Dziękuję. Okej, dziękuję Krzysiek. Paweł, w takim razie teraz to samo będzie kierowane pytanie do Ciebie. Paweł, powiedz proszę cztery narzędzia czy atrybuty teorii ograniczeń. Więc trochę przewrotnie, zanim przyjdę do tych TOC, ja chcę powiedzieć, że na przykład dla mnie to, co ja widzę jako rzecz fenomenalna w podejściu Toyoty, to było to całe myślenie senseiowskie. Czyli nie tylko rób wielką analizę bardzo szczegółową, która zajmuje mnóstwo czasu, tylko postaw tego człowieka, niech tam stoi i patrzy. Notabene my to robimy bardzo często, bo widzimy, że robienie skomplikowanych analiz zajmuje dni, tygodnie, a jak postawię go tam na jeden dzień, jak sub w tym kółku, to on po 15 minutach czasami wie więcej niż po dwóch tygodniach robienia VSM, tak na marginesie. A to jest czyste nauka Toyoty. Wracając do tego, co TOC ma do zaoferowania, dwie kluczowe rzeczy, które są bardzo dużym wyróżnikiem. Po pierwsze, raundkowość przerobowa, czyli daje mechanizmy liczenia wartości. Bo jeżeli ja idę z pomysłem, który jest rewelacyjny, niezależnie jaki on by był, czy taki, czy owaki, z jakiego nurtu on się wywodzi. Jeżeli ja idę z tym pomysłem do mojego przełożonego i ja mówię, on jest fajny, ale opieram się głównie na wyliczeniu, nie wiem, kosztów, ile ja zaoszczędzę, to korzyść takiego projektu, na przykład, ja mówię o konkretnym projekcie, który duża firma ze Śląska na przykład robiła razem z nami, korzyść na poziomie oszczędności kosztowej jest fantastyczna, bo narzędzie się zwraca w 3,5 miesiąca. Ale jeżeli my pozwolimy temu człowiekowi właściwie to policzyć i pokażemy, że prawdziwa korzyść jest dodatkowy przerób, który firma wygeneruje, czyli dodatkowy przychód, to on tą samą inwestycję generuje, uwaga, 1,5 miliona przerobu w ciągu roku. I teraz pytanie, czy okres zwrotu 3 miesiące jest fajny, czy lepszy jest 1,5 dnia?
Nie? I patrząc na to, gdzie się szybciej przebijesz, a konkurujesz z wieloma menadżerami, z wieloma pomysłami, to my mówimy, że narzędzia rachunkowości przerobowej pozwalają nam być dużo skuteczniejsi w sprzedaniu zmiany. To jest po pierwsze. I druga rzecz, która jest bardzo fajna w TOC, Goldratt swojej wielkości nie tylko dał nam narzędzia, ale był na tyle bystry, że wpadł na pomysł, że kiedyś go nie będzie, więc musi wiedzieć, jak on na to wpadł. Więc dał nam narzędzia myślowe, jak tworzyć rozwiązania, więc my możemy tworzyć rozwiązanie, jak to Goldratt uwielbia mówić, myśleć jak geniusz. Dziękuję. Dziękuję ci, Pawle. Muszę sobie tylko się donotować. Dobra, okej, okay, bardzo dziękuję i przed przerwą pytanie numer 4, ostatni nasz gość, prelegent, ekspert Tomek Miller. Tomku, bardzo proszę powiedz, jakie 4 narzędzia, atrybuty, charakterystyki związane z Kaizen? No, tutaj w przeciwieństwie do innych, to tych narzędzi to raczej, to jest filozofia, w związku z tych narzędzi to jest, to raczej nie powiem o narzędziach, tylko powiem o sposobie myślenia bardziej. Co dla mnie jest najważniejsze tutaj, to troszeczkę się nie zgodzę od razu z Pawłem, że takie ostre i drastyczne działania, które mówi, że małe błędy nie są ważne, żeby robić i mu robić po swojemu i tam zmieniać troszeczkę szybciej, to działa motywująco dla pracowników. Moim zdaniem bardzo ważne jest stworzenie takiego środowiska. Po pierwsze środowiska, w którym ludzie będą chętni do zmian i nauczą się, że nawet porażki nie są dla nich czymś trudnym, czymś blokującym i to stworzenie tego środowiska myślę, że to jest jeden z istotniejszych problemów albo wyzwań, które trzeba zrobić przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian. I to jest jedno. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to tak jest fajne powiedzenie, moim zdaniem bardzo podkreślające działanie Kaizen. Fail fast, but learn quick and cheap, czyli zrób błędy, rób błędy szybko, pozwól innym na błędy po to, żeby się nauczyć szybko i jak najtaniej. I te błędy moim zdaniem są bardzo istotne i pozwolenia na te błędy, żeby ludzie faktycznie poczuli, że szef czy firma jest otwarta na to, że można zmieniać i że żeby ludzie się po prostu nie blokowali, tylko się próbowali angażować. Także myślę, że może to nie jest narzędzie, ale jeden z takich sposób myślenia, taka podpowiedź, to wydaje mi się, że jest istotna przy wprowadzaniu wszelkich zmian. Dzięki. Okej, okay, dziękuję ci bardzo, Tomku. Słuchajcie, pierwsze 4 pytania dobiegły końca. Spróbuję też w miarę syntetycznie podsumować odpowiedź na to pytanie z rundy numer 4, czyli pytanie dotyczyło kwestii narzędzi bądź atrybutów poszczególnych metod tutaj Państwu prezentowanych. I znowu rozpoczniemy od kolejności odpowiadania. Elu, jeżeli chodzi o Elę, Ela zwróciła nam uwagę na to, że słuchajcie, jeżeli chcemy wdrażać u siebie ISO 9001, to jednym z kluczowych narzędzi, które nas powinno w tym wspierać, będzie audyt. Audyt rozumiany jako badanie celu, weryfikacja tak naprawdę, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o tą drogę tego pilota, o którym też wcześniej rozmawialiśmy, ale ten audyt, który ma na celu tak naprawdę poznanie, czy drugim tym atrybutem, który nas sprowadza do teraz to, co powiem, czyli do myślących ludzi, którym zależy na tym, żeby zmieniać swoje otoczenie, swoje procesy, a więc doskonalić produkty, usługi, które dostarczamy naszym klientom. Igor, typowo liczby, dane, fakty, Six Sigmowo, czyli mamy D-Make, 5 faz, mamy SIPOC, żeby zrozumieć, kto jest klientem naszego procesu, burza mózgów po to, żeby wykorzystać potencjał zespołu, znaleźć najlepsze rozwiązania, definicje operacyjne po to, żeby wiedzieć, co mierzyć i mieć podobną płaszczyznę zrozumienia, o czym rozmawiamy i wreszcie ostatnim atrybutem, narzędziem Six Sigmy z punktu widzenia tego naszego kandydata, design of experiment, czyli projektowanie tak naprawdę, jak te nasze procesy mogłyby przebiegać. Jeżeli chodzi o Lin, Krzysiek nam zwrócił uwagę, rozpoczął przede wszystkim od VSMA, czyli mapy strumienia wartości, która nam pozwala po prostu zobaczyć, co w trawie piszczy, jako w ogóle fundament.
Kolejnym elementem, na który Krzysiek nas zachęca przy wdrażaniu, to jest przede wszystkim system Kanban, system rozumiany jako całościowy, nie tylko karty, nie tylko elementy związane z supermarketem na przykład, czy z buforami, ale w ogóle jako Kanban rozumiany jako to, co eliminuje jedną z podstawowych marnotrawstw, czyli nadprodukcję i po to, żeby nam wprowadzał system ciągniony w naszych procesach. Krzysiek też mówił o równoważeniu pracy, tam widzieliśmy Yamazumi Board, taki rysunek, więc tak naprawdę kolejna kwestia, żeby ta praca była równomierna, bo znowu ona nam pozwoli płynniej realizować procesy. I ostatnią rzeczą, która była bardzo kluczowa, nawiązanie do ludzi, czyli Andon. Andon, ale rozumiany jako system zatrzymania procesu, nie po to, żeby go tylko zatrzymać, ale po to, żeby dać możliwość ludziom rozwiązywania problemów. Pierwsze, wymuszenie do tego, żeby powiedzieć, ja mam problem, dwa, kolejny krok, rozwiązywanie problemów. Jeżeli chodzi o Pawła Szmyta, Paweł nam zwrócił uwagę, że przede wszystkim teoria ograniczeń mówi bardzo jasno, słuchaj, rachunkowość przerobowa, mechanizm kalkulacji, tu na tym przede wszystkim masz się skupić, jeżeli chcesz wdrażać, bo to dla ciebie będzie tą latarnią, drogą, która będzie dla ciebie punktem odniesienia wprowadzonych zmian, ale też zwróć uwagę na to, że niesamowity pan Goldratt, który jest autorem teorii ograniczeń, tak naprawdę wypracował narzędzia myślowe, które mają podpowiadać ludziom, w jaki sposób te problemy rozwiązywać, jak mieć ścieżkę dojścia do rozwiązywania problemów i w jaki sposób znaleźć odpowiedzi na pytania, dlaczego ten element w tym procesie jest u mnie wąskim gardłem. Mam nadzieję, drodzy kandydaci, że nie przeinaczyłem tutaj, albo niezbyt przeinaczyłem tutaj wasze wypowiedzi. Jeżeli będziecie chcieli coś sprostować, to bardzo proszę w treści tutaj tego czatu, wtedy nasi uczestnicy, wyborcy będą mogli się do tego odnieść. Ja chciałbym was wszystkich zaprosić za chwilę na tą 15-minutową przerwę. Już Paweł, już. Natomiast oczywiście jeszcze na chwilę oddam głos kandydatom, żeby podsumowali bardzo krótko tą pierwszą sesję przed przerwą. Natomiast drodzy, kochani uczestnicy tej debaty, pamiętajcie, na dole na pasku jest pytanie, na które prosimy, żebyście odpowiedzieli, czy potrzebujemy metod ciągłego doskonalenia. Jeżeli uważamy, że tak, klikamy kciuk po lewej stronie, że tak. Jeżeli uważamy, że nie potrzebujemy metod ciągłego doskonalenia, patrzymy na to z perspektywy tych 5 wyjątkowych osób, które widzicie, klikamy kciuk na dół. Okej, okay. Teraz gorąca prośba, jeżeli mogę taką rundkę według kolejności list wyborczych, tak bardzo krótko podsumowanie tej pierwszej rundy. Krzysiek? Nie słychać ciebie, Krzysiu. Jestem, halo. Mam takie nieodparte, pozytywne wrażenie, że zanikł gdzieś albo nie ujawnił się gen rywalizacji, a poszukujemy części wspólnych. I to mi się bardzo podoba w tym, co dzisiaj realizujemy tutaj. Także z przyjemnością wrócę po przerwie. Dzięki. Elu? Ja będę trybunem ludu, bo tak przyglądałem się, co to było, chcę zgłosić, że po pierwsze nie ma, jeżeli w ogóle jest 5 wspaniałych tu występujących, to ja muszę skorygować, jest ich absolutnie 6, po pierwsze. I po drugie uważam, że bezwzględnie powinniśmy dopisać do listy osób, które kandydują, również Zbyszka, bo to byłoby niesprawiedliwe, jak on by nie był jednym z kandydatów. Więc ja bym proponował go szybko do tej ankiety dopisać, bo absolutnie zasługuje na miano lidera. Dzięki, Paweł. Okej, Tomku? No ja się chyba przytoczę do tej propozycji, bo uważam, że ty jesteś chyba największym takim łącznikiem tych wszystkich metod i myślę, że to, co właśnie chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, to właśnie połączenie tego w coś wspólnego, żeby to nie było czymś rywalizującym, a czymś, co jest wspólne i które jest no, taką synergią działań. Także 6 kandydata mamy. Elu? Dzięki. Też? Ja się cieszę, bo jestem tym chłopkiem skaczącym na mojej kartce, ponieważ realizujemy nasz cel i to, po co się spotkaliśmy i wszyscy jakby przekonujemy naszych wyborców do tego, że trzeba się doskonalić, wybierając właściwą metodę dla właściwej organizacji we właściwym miejscu, czyli też ta umiejętność wyboru właściwych narzędzi w danym momencie organizacji. Myślę, że to jest cenne, że wszyscy jakby mówimy tym samym językiem tak naprawdę. I to jest super. A Zbyszek na prezydenta jak najbardziej. Tutaj spinasz nas wszystkich przepięknie, także dziękuję. Dziękuję. I Igor Sigma? Takie moje krótkie podsumowanie. Uważam, że skuteczność w stosowaniu metody polega też na tym, że rozumiemy różnice i fajnie, że te różnice właśnie udaje nam się pokazać.
Naszym celem jest skuteczność każdego z nas, każdego z was, kto nas ogląda. I właśnie dużo na rynku i wokół tych naszych metod jest dużo takiego nieprawdy. Ktoś przyciąga linę w swoją stronę. Ważna jest skuteczność, ważne jest szczęście, ważne jest to, żebyśmy rozwiązywali problemy i uważam, że wspólnie udaje nam się to wyjaśnić i fajnie, widzimy się po przerwie. Fajnie, w takim razie tak, bardzo wam dziękuję. Mamy godzinę 11:28, umawialiśmy się na około 15 minut przerwy, tak? Tyle potrzebujemy. Słuchajcie, żebyście wy jako uczestnicy złapali oddech, ale no przede wszystkim ci nasi wyjątkowa piątka osób, które tutaj jak widzicie bardzo mocno próbuję od nich wyciągać i męczyć ich tutaj tymi pytaniami, więc potrzebujemy czas na higienę, ale kochani, wróćcie za te 15 minut, bo naprawdę teraz dopiero będzie petarda. To pierwsza rzecz, a druga, no, chodzi o to, żebyśmy my właśnie wspólnie wybrali tą metodę, którą chcemy powiedzieć, że słuchaj, Kowalski, Nowak i Ksiński, jak będziesz rozpoczynał przygodę doskonalenia, naprawdę warto rozpocząć od tej metody, nie zapominając o pozostałych wiceprezydentach, bo taki status otrzymają pozostali nasi kandydaci. Jedno pytanie organizacyjne ważne dla wszystkich uczestników tych zewnątrz. Jest 11:29, do której ty przerwę ogłaszasz, żebym ja to napisał tu na forum? Jest to 15 minut, tutaj Krzysiek Dobrowolski mnie wesprze, więc za chwilę pojawi się timer, zobaczycie tutaj wszyscy timer, więc on będzie odliczał te 15 minut, kiedy my się pojawimy. Pięknie. Tak jest. O, dzięki Krzysiek. O, jest tak komfortu, możemy sobie powyłączać kamery, mikrofony na te 15 minut. Każdy swoje.
Bomba wybuchła. Jesteśmy. Z powrotem chyba już wszyscy. Tak, jeszcze Paweł. Słychać mnie? Słychać? Raz, dwa, trzy. Tak. Okej, dobra. Słychać, widać. Słychać. Okej, Ele, słychać. Igor? Jakieś... Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Krzysiek? 4, 5, 6. Tomek już. Jasne, oczywiście. Super. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, to co, no, przerwa nam tutaj dość szybko minęła, te 15 minut. No dobra, to w takim razie przechodzimy do ostatniej tutaj sesji. Uczestnicy już tutaj ponownie do nas dołączają. Cieszymy się bardzo, że jesteście dalej z nami. Po tej wyczerpującej pierwszej części naszej debaty sztaby wyborcze miały intensywne narady dotyczące, jaką strategię przyjąć na ostatnią część tej narady. Wiem, bo mamy część kamer zamontowanych bezpośrednio w pokojach tych sztabach wyborczych kandydatów. Screenujemy później. No dobra, przechodząc do rzeczy, trzymając się naszego tutaj grafiku, szanując czas kandydatów i uczestników tego webinaru, pytanie piąte, ostatnie z sesji pytań dotyczące rozpoznania metod ciągłego doskonalenia. Rozpoczniemy teraz odpowiedź na te pytania, rozpoczynając od listy numer 5, czyli Igor, będę ciebie najpierw prosił o odpowiedź, potem będzie pętla Krzysiek Dobrowolski, lista numer 1 Lin, potem będzie Paweł, lista numer 2, czyli jako trzeci. Jako czwarty będzie odpowiadał nam Tomek, a więc Kaizen. I tą sesję domknie nam nasza wyjątkowa i przeurocza Ela Olszewska, a więc ISO 9001. No dobrze, no to zaczynajmy. Słuchajcie, czas jest w ogóle dość ciekawy. Od luty, marzec tego roku wydarzyło się coś, co chyba nikt z nas się nie spodziewał. Koronawirus COVID-19 znacząco wywrócił to świat, zarówno pracownika, świat firmy, organizacji, ale również nas jako osób, które chcemy zarażać pasją do ciągłego doskonalenia. Już przechodzę do pytania Igorze. Świat po pandemii COVID-19, wyobraźmy sobie, że kończy się, jest w trakcie i tak musimy się jakoś odnaleźć. Słowo jakoś, wiem, że to jest jednostka miary dalekowschodnia. Powiedz, jak firma, organizacja powinna przystąpić do implementacji twojej metody? Ja powiem troszeczkę przewrotniej. Bardzo fajnie, że jestem pierwszą osobą, która rozpoczyna tą debatę i chciałbym przedstawić wam Chucka Norrisa. Nie wiem, czy znacie taką osobę, Chuck Norris. Jak wiecie, Chuck Norris jest osobą, która ma olbrzymi asortyment, arsenał różnych narzędzi, które używa. I zróbmy sobie taką małą, szybką mapę dnia Chucka Norrisa. Więc jeżeli Chuck Norris ma przed sobą dosyć prosty problem i nie musi się zastanawiać, bierze po prostu shotguna, pompkę, ładuje, strzela. Im więcej śrutów będzie w celu, im więcej mudy monostasa wyeliminuje, tym jest łatwiej. Jeżeli ma wroga, który bardzo ucieka, daleko, nie wiadomo co chodzi, bierze snajperkę, celuje, dłużej celuje, prawda? I wtedy może strzelać. Natomiast Chuck Norris nigdy nie wychodzi w pole bez mapy, bez planu, a żeby jeszcze wiedzieć, gdzie się skupić, musi wziąć okulary i sprawdzić, gdzie jest ten wróg, do którego się warto skupić, a na końcu i zawsze, przed snem robię małe podsumowanie dnia, medytuję, patrzę, co mu poszło, co nie poszło i co może zrobić, słuchajcie, jutro lepiej. Chodzi mi o to, że jedyną szansą, żebyśmy się podnieśli z tej sytuacji, jest to, żebyśmy skutecznie wykorzystywali każde z narzędzi, które tutaj padło, czyli shotgun to jest Lean, snajperka Six Sigma, lornetka to teoria ograniczeń, mapa to ISO, a medytacja wieczorem to Kaizen. I dziękuję bardzo. Okej, okay, bardzo dziękuję. No, dość interesujące wdrożenie Six Sigma przy użyciu wszystkich tych metod. Bardzo ci dziękuję, Igor. W takim razie, Krzysiek, to samo pytanie do ciebie. Powiedz, świat po pandemii COVID-19, więc ten koronawirus, jak firma, organizacja powinna przystąpić do implementacji Lean? Ja pozwolę sobie przygotować obrazek na tą okoliczność. Najpierw oczywiście jak linowiec, to muszę najpierw zmapować sytuację, jaka jest dzisiaj. Uważam, że firmy zachowują się tak jak ludzie według piramidy Maslowa. Najpierw menadżerowie dbają o zasoby, o to, żeby po prostu nie odcięło im kurka. Później dbają o swoje bezpieczeństwo firmy, czyli o finanse. W następnej kolejności dopiero
o zespół, o jego integralność, o to, żeby mieć właściwe kompetencje i właściwych ludzi na miejscu. Później się zastanawiałem nad dopiero realizacją celów organizacji, a dopiero na samym końcu gdzieś jest ten samorozwój. Takie jest moje odczucie, że tak się zachowuje większość firm. Co dzięki temu się dzieje? Przejadamy ten czas, marnujemy ten czas, po prostu podejmując działania takie zachowawcze. Nastawiamy się na przetrwanie. A uważam, że to jest najlepszy czas na to, żeby rozwinąć swoje procesy, żeby poprawić swoje procesy, żeby je udoskonalić, żeby zidentyfikować, co jest nie tak, bo na co dzień biegamy, na co dzień nie mamy czasu, na co dzień pędzimy w tej gonitwie codziennej, a tu nagle dostaliśmy bardzo mnóstwo czasu, spadły wolumeny, ludzie są na home office, bo nie mają co robić, tak? Rząd nam jeszcze pomaga utrzymać te miejsca pracy, czyli mamy nagle zasoby na to, żeby kajzenować, żeby usprawniać, żeby obliczać, żeby robić analizy. I słuchajcie, my tego nie robimy, więc uważam, że to jest najlepszy czas, żeby właśnie to zrobić, żeby użyć oczywiście każdą z metod, którą uznamy za stosowną do naszych procesów. Nie? Nie upieram się tutaj przy win, mówimy o tej sytuacji pandemicznej. Niestety chyba większość z nas przeje ten czas, skonsumuje swoje poduszki finansowe, skonsumuje to, co dostanie z dotacji i obudzi się w tej trudnej rzeczywistości, w tej rzeczywistości, w której świadome firmy wykorzystają ten moment i właśnie podniosą efektywność swoich procesów, wzmocnią swoją organizację. Tak to widzę. Okej, dziękuję Ci, Krzysiek. Odpowiedź na to samo pytanie, Paweł, teraz będę kierował do Ciebie, czyli znowu świat tego nieszczęsnego koronawirusa, COVID-19, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja we firmach, na rynku pracownika. Powiedz, jak firmy, organizacje powinny przystąpić do implementacji teorii ograniczeń w tej obecnej rzeczywistości? Więc przede wszystkim ja uważam, że jest ogromny błąd, bo ludzie nie rozumieją powagi sytuacji. Ten kryzys, który dotyczy wszystkich obszarów firmy, niespotykany wcześniej, bo dotyczy zarówno rynku popytu, podaży, pracownika, finansów, właściwie wszystkich obszarów firmy. Takiej sytuacji nie było, nikt jej nie zna, nikt w tej sytuacji nie był. Nawet jak jest wojna w danym kraju, coś funkcjonuje, a jak zamknęli gospodarkę w Polsce, to właśnie nic nie działo. Więc pierwsza rzecz, jest sytuacja niespotkana dotąd. Po drugie, musimy zdać sobie sprawę, że rynek się zmieni bezpowrotnie w wielu miejscach. I w wielu miejscach klienci przestaną kupować po prostu. Kropka. Nie wiem, strzelam, mam klientów na rynku automotive, to ja im mówię, słuchajcie, nie uczcie się, że ludzie będą kupować tyle aut, co wcześniej, po prostu ludzie będą jeździć mniej autami. Kropka. Czy wam się to podoba, czy nie? Ja osobiście jeżdżę 5 razy mniej samochodem, oczywiście może nie wszyscy tak skrajnie, ale będzie popyt na mniej samochodów. Kropka. Nic z tym nie zrobicie. Więc druga i fundamentalna rzecz jest zaakceptowanie rzeczywistości taka, jaka jest, a nie życzeniowo. Jakoś to będzie, nie? Bo to jakoś to będzie, to nie działa. Natomiast to, co my widzimy, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że są dwa rodzaje firm. Firmy, które miały katastrofę u rodzaju sprzedaży, bo akurat były w takim biznesie, gdzie, nie wiem, robią suplementy i sprzedaż tak. I druga rodzaj firm, które miały katastrofę sprzedaży, w sensie ze sprzedaży takiej spadło do zera. Nie do, nie wiem, 3% czy do 50%, tylko do zera. I jak ja widzę potem takie wystąpienie, o którym wspomniałem na wstępie, że jeden z kolegów czołowych linowców, Radek z Warszawy, zapowiada, że on pomoże nam zwiększyć wydajność o 20%. Ja mówię, słuchaj, fajnie, ale ludzie potrzebują 500% wydajność zwiększyć. Powiedz im, jak zwiększyć 500%, bo to jest to, co potrzebują a propos wzrostu wydajności, o ile się nie wyrabiają z produkcji. Ale największy problem jest sprzedaż. I teraz to jest największe wyzwanie, jak pomóc firmom za pomocą usprawniania systemowego zwiększyć sprzedaż w okresie pandemii, bo to jest prawdziwe wyzwanie. I nie kiedyś, w pandemii, kiedy właściwie wszystko jest pod górę, gdzie niektóre rynki zmniejszyły się, skurczyły 2-3-krotnie, a ty musisz nie tylko utrzymać sprzedaż, musisz ją zwiększyć. I mamy bardzo fajne też doświadczenia i dla mnie to jest fokus, który bym powiedział. Zadaj sobie pytanie, co jest naprawdę twoim problemem i tam się skupić. Przy czym oczywiście to znaczy, że musisz przebudować wiele procesów, o czym mówiliście, i na pewno trzeba postawić na przebudowaną funkcję sprzedaży. Okej, dziękuję Ci, Pawle. Tomku, w takim razie teraz też to pytanie kieruję do Ciebie. Widzę, że mamy problem, Ela nam zniknęła, czy też... Elu, widzicie może Elę, czy tylko mi? Nie ma. Nie ma, dobra, to w takim razie, przepraszam, Tomku, to na razie pytanie do Ciebie, miejmy nadzieję, że Ala za chwilę tutaj dołączy do nas. Okej, Tomku, to samo pytanie, koronawirus, świat po pandemii, w trakcie jeszcze tego, co tutaj się dzieje, powiedz mi, co byś doradził, jak, w jaki sposób firmy, organizacje powinny przystąpić do implementacji Kaizen?
Znaczy, Kaizen w ogóle wywodzi się właśnie z czasów kryzysów. Pamiętajmy o tym, że Deming zaczął wprowadzać Kaizen czy jakieś swoje metody w Stanach, kiedy była wojna. Teraz jest też inny stan i jedną z podstawowych rzeczy, którą on wymyślił, to jest wykorzystanie ludzi i zasobów ludzkich po to, żeby więcej zwiększać zaangażowanie pracowników. I myślę, że to jest element, który w tej chwili można lepiej wykorzystać, to zaangażowanie pracowników w każdej firmie, bo do tej pory menadżerowie myśleli, że wiedzą najlepiej, mają najlepsze rozwiązania, a teraz jest ten czas, kiedy mówią, o, nie wszystko wiemy, bo nie wiemy jak. I zapraszają pracowników do tego, pomóżcie nam, pomyślcie się, jak to rozwiązać. W związku z tym myślę, że to jest dobry czas na to, żeby tych pracowników faktycznie zaangażować i zachęcić do pracy, bo zresztą Covey sam mówi, że danie komuś odpowiedzialności w firmie jest jak 400% podwyżka. Nawet dzisiaj czytałem taki mem, który mówił, mem Charlesa Bransona, który mówi, że pracownicy nie odchodzą z firm dlatego, że mają jakieś problemy finansowe, tylko przeważnie dlatego, że są niezauważeni i nie są zaangażowani i nie czują się potrzebni. W związku z tym ten czas w tej chwili, to myślę, że może być taką chwilą zadumania i pomyślenia o tym, że nie każdy jest najmądrzejszy w firmie i gdy wykorzystujemy ludzi, nasz potencjał, to możemy więcej osiągnąć, więcej zyskać. Także to myślę, że warto o tym pomyśleć no, w takim aspekcie kaizenowym i rozwojowym. Mhm. Dzięki. Dziękuję, Tomku. I to samo pytanie, już ostatnie pytanie przed podsumowaniem kieruję, Elu, do ciebie. Jeszcze raz, pandemia, koronawirus COVID-19. Jak firma w tej obecnej sytuacji, firma, organizacja, jak powinna przystąpić do wdrażania ISO 9001? Wiecie co, ja się bardzo cieszę z tego, że taka sytuacja nastąpiła, ponieważ to było takie sprawdzam dla świata, dla organizacji, dla firm. Sprawdzam pod kątem tego, jak realizujemy polityki jakości, które sobie ustaliliśmy i tak dalej. I ja do wdrożenia użyłabym najprostszej rzeczy na świecie, czyli cyklu PDCA. Planujemy, co zrobić w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, patrząc na ryzyka, na szanse, ponieważ bardzo dużo szans pojawiło się w tej sytuacji dla firm, które są elastyczne na zmiany, które są otwarte na to, co się dzieje i zamknęły jakby przeszłość na zasadzie takiej, to już nigdy nie będzie tak samo, to co powiedział Paweł. I teraz pytanie jest takie, co my z tym możemy zrobić, czyli jaki my mamy teraz plan na to, co się dzieje, i PiS odpowiada na jedno główne pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, ma sens, czy chcesz to robić dalej, więc planuję sobie, co chcę zrobić dalej. Wdrażam to w życie za pomocą ludzi, zmian, które wdrażamy w organizacji, ustaleń nowych zasad i tak dalej. Potem sprawdzam, czyli robię audyt, znowu robię audyt, wracam do tego, sprawdza się, nie sprawdza, ma sens, nie ma sensu, to co nie ma sensu, muszę się zastanowić, jak to zmienić, jak to przetworzyć. Pytam, jestem otwarty na to, że ta wiedza gdzieś jest, więc jej szukam, czyli budowanie też wiedzy o organizacji, która jest ważnym elementem ISO 9001, i podejmowanie działań, żeby coś zmienić. Czyli mając tą wiedzę, mając te wnioski, mając swoje doświadczenie, widząc, co się dzieje wokół nas, korzystając z nowych technologii i nowych możliwości, które się teraz pojawiają, po prostu wdrażamy zmianę. A potem planujemy już w oparciu o nasze kolejne wnioski i to wyciąganie wniosków, to uczenie się, to jest klucz w ogóle do jakiegokolwiek sukcesu zawodowego, życiowego, jakiegokolwiek. Jeżeli się nie otworzymy na zmiany, nie będziemy elastyczni do sytuacji, do kontekstu organizacji, nie będziemy korzystać z ryzyk i szans, to żaden projekt się nie powiedzie. Więc tutaj korzystałabym z tego. Bardzo Wam dziękuję tutaj za odpowiedź na to ostatnie pytanie, które dla Was przygotowałem. I trochę będę przewrotny. To pytanie podsumuję jednak zbiorczo, dlatego że myślę, że przynajmniej z mojej perspektywy i wierzę, że tutaj wyborców, uczestników, tak naprawdę pojawił nam się taki jeden wspólny mianownik. Po pierwsze, świat już nie jest i nie będzie taki sam. Co do tego nikt nie ma tutaj wątpliwości i to jest najlepszy czas na to,
żeby zacząć doskonalić swoje otoczenie, produkty, usługi, procesy i ludzi. A więc każda z tych pięciu metod, o których dzisiaj rozmawiamy, jest świetnym wskazówką, lekiem na to, żeby pomóc zmienić percepcję tego, co nas będzie czeka, co nas już w ogóle teraz czeka. Krzysiek nam zwrócił uwagę na piramidę Maslowa. My musimy o tym pamiętać, że oczywiście z jednej strony kwestia tych potrzeb bezpieczeństwa, tych podstawowych potrzeb, które mamy na dole tej piramidy, ale nie możemy zapominać o tym, o tej samej górze, o tym samorozwoju. I tutaj na chwilę nawiążę do tego, co nas jeden z uczestników debaty napisał, Daniel. Ludzie chcą wiedzieć nie tylko po co pracują, a nie tylko za ile. Więc owszem, kwestia tych potrzeb podstawowych jest istotna, no bo potrzebujemy mieć na chleb, na mleko, na rachunki, na kredyty i tak dalej, i tak dalej. Ale w dłuższej perspektywie my musimy wiedzieć tak naprawdę, co z tą naszą organizacją się będzie działo. Fajnie, że tutaj zarówno i Tomek powiedział o tym fundamencie związanym, jeżeli chodzi o Kaizen, że tak naprawdę to sytuacja w Japonii, ten rynek ograniczony, gdzie Kaizen powstawał, wymusił przy wsparciu Deminga zmiany, które miały miejsce. Fajnie, że Igor to fajnie spiąłeś tutaj tym Chuckiem Norrisem, który mówi o odpowiednim przygotowaniu się. Fajnie, że też Paweł, bardzo ci dziękuję za taki naprawdę, uważam, zimny prysznic dla firm. Tutaj nie ma miejsca na działania pozorowane. Tu nie można powiedzieć, że ja sobie tam będę się bawił w element jakiejkolwiek z tych metod, nie będę wskazywał, bo to tak naprawdę nie o to chodzi. Tu jest moment, kiedy my mówimy, sprawdzam, wdrażam, zmieniam przy wykorzystaniu tego, czym Ela nam domknęła tą rundę, czyli pamiętajmy, że fundamentem wszystkich metod, i to pewnie może to jest trochę subiektywne, ale jest cykl PDCA. Wszystkie metody, czy to będzie 8D, raport A3, czy to będzie DMAIC Six Sigmowy, tak naprawdę bazują na cyklu PDCA. On nie jest trudny, tylko trzeba być konsekwentny i trzeba przekonywać ludzi do tego, żeby w tym procesie uczestniczyli. Mam nadzieję, że to podsumowanie tutaj was satysfakcjonuje. I słuchajcie, ostatnia już część przed głosowaniem. Uwaga, czatowcy, uczestnicy, wyborcy. Ostatnie dwie minuty dla każdego z uczestników. Wrócimy do kolejności, tak jak jest numer list wyborczych. Każdy z uczestników otrzyma teraz prawo, możliwość dwuminutowej wypowiedzi podsumowującej, która ma was zachęcić ostatecznie przed głosowaniem, bo po tej rundzie odbędzie się głosowanie i poznamy pierwszego prezydenta metody ciągłego doskonalenia i czterech wyjątkowych wiceprezydentów. Pamiętajmy, że to jest wiekopomne wydarzenie. Pierwsze wydarzenie w Polsce, ja wierzę w to, że pierwsze wydarzenie na świecie, ale to, co jest kluczowe, robimy to dla was po to, żebyście uwierzyli w to, że warto doskonalić swoje procesy. Już przechodzę w tym momencie do meritum, oddaję głos według kolejności. Podsumowanie, Krzysiek, bardzo proszę. Włącz mikrofon. Dobra, już jestem. Słuchajcie, notatka taka, którą sobie wykonałem w czasie naszej debaty i wnioski z niej płynące. Sięgnąłem w czasie przerwy na półkę. Chciałbym wam powiedzieć, że ja jestem linowcem, ale nie jestem ortodoksem, że linon to nie tylko sztywne tematy, ale też pewne ukryte przesłanie, które jest, i polecam książkę Toyota Kata, która mówi o tym na przykład, że Kanban to samo zło, o którym przed chwilą mówiłem, bo to jest proteza, która pokazuje, że nie da się procesów połączyć. Pozdrawiam starszych w wierze naszych braci, bo Lin bez Kaizen nie istnieje i po to też sięgam. Pozdrawiam Elę, oczywiście na mojej półce znajduje się literatura jakościowa profesora Blikle. Tutaj archaiczna książka, ale niezwykle świetna, super fantastyczna, Willera, Zrozumieć zmienność, więc Six Sigma absolutnie tak. I książka, która mnie zachwyciła i która wywróciła moje patrzenie na to, co robię w firmie, i wiem, że jak byłem szefem dużych organizacji i dużych budżetów, to robiłem to źle. Ale słuchajcie, świat się nie kończy na tym, co mamy, bo ja ciągle szukam nowych rzeczy i jeszcze są takie rzeczy jak OKR-y, nie? Których dzisiaj tutaj u nas nie ma, i w świecie WUKA antykruchość, polecam serdecznie, jak się odnaleźć w tym wszystkim. Nie zamykajmy się, nie wiem, jak potoczą się losy głosowania, trzymam kciuki za Lin, zachęcam do tematów linowych. Ja uważam Lin za taką koncepcję parasolową w pewnym sensie, która jest w sensie połączyć koncepcyjnie to wszystko, i nie upieram się, że musimy być dokładnie tacy, jak te narzędzia linowe mówią. Chętnie korzystam z wszystkich innych, które są w danej chwili potrzebne tej organizacji, z którą pracuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Krzysiek, tutaj za to podsumowanie. Paweł,
Twoje 2 minuty. Bardzo proszę o podsumowanie. Słuchajcie, dziękuję bardzo w ogóle za udział, za zaproszenie, za to, co, że się zadziało. Dziękuję, o fakt, tak, moja ulubiona książka. Każdy, kto nie czytał, polecam rzeczywiście lektury książki Cel 1, czy też Finanse z Ogórkami, bo to są dwie znakomite książki. To, co bym chciał wam powiedzieć, jest to, że ja mam poczucie, że każdy z nas może czerpać od pozostałych i tego wam i sobie wszystkim serdecznie życzę, bo to jest dobry kierunek. Natomiast to, co myślę, że ja mogę wam dać i to jest to, co chciałem zaoferować, jest to, że jeżeli kogoś interesuje ten temat TOC i szuka potencjału, jak go wykorzystać, to mamy takie wydarzenie, które wkrótce będziemy robić, gdzie właśnie mówimy o, gdzie występują praktycy, opowiadają o tym, co można zrobić. Więc jeżeli kogoś to będzie interesować, ja tam rzucę później jakiś link do tego wydarzenia, jakby kogoś to interesowało. Natomiast dla mnie kluczowy jest rozwój kompetencji, więc jeżeli ktokolwiek z nas jest fanem Lean, czy Six Sigma, czy przepraszam, nie chcę nikogo już pominąć, którejkolwiek z pozostałych metodologii, to ja zachęcam do rozwoju i bym powiedział, są dwie rzeczy, które, od których bym zaczął. To jest numer jeden, tak jak powiedziałem wcześniej, narzędzia myślowe i numer dwa, rachunkowość przerobowa, bo to są dwie rzeczy, które nawet jak stosujecie inne metody, mogą podnieść was z tego poziomu do tego poziomu, w każdej metodologii, bo jak będziesz wiedział, jak policzyć, ile jest warta twoja zmiana, to jest skuteczniejsze jest sprzedanie. I drugie, jeżeli lepiej zdiagnozujesz i powiążesz twój problem ze źródłowymi przyczynami, będzie ci łatwiej odmienić organizację. W sensie nie leczyć skutek, tylko leczyć dużo głębiej przyczynę, albo przyczynę przyczyny, albo jeszcze przyczynę przyczyny. I tu kłania się fenomenalna metoda w 5Y, którą uwielbiam oczywiście, która jest zakrzepnięta oczywiście z teorii. Wracając w razie do tego, ja zachęcam do tego, jeżeli kogokolwiek te tematy by interesowały, to my jesienią takie warsztaty gdzieś tam robimy, więc jakby kogoś to interesowało, to dajcie znać, ale tak zupełnie po prostu ja bym zainwestował czas w to, żeby te kompetencje, chociażby tą książkę, którą Krzysztof pokazał, pokaż ją proszę jeszcze raz, ona jest fantastyczna dla wszystkich, którzy by chcieli na przykład nauczyć się finansów, to jest naprawdę dobry krok, a jak chodzi o narzędzia myślowe, książki nie ma, ale my ją wydamy w ciągu najbliższych 2 tygodni, bo ona właśnie jest z druku, więc jak będzie ktoś chciał, to szukajcie. Dziękuję wam bardzo i mega fajnie było z wami gadać. Okej, bardzo dziękuję. Tomku, gorąca prośba o teraz podsumowanie, twoje ostatnie 2 minuty. Tak, chciałem was troszeczkę alternatywnie to zrobić, a to okej. Ja chciałem pokazać coś takiego. Nie wiem, czy dobrze widać. Tak, widać. O. Że filozofia Kaizen to jest trochę jak z miłością. To jest, bo wszystkim nam się wydaje, że miłość to jest coś takiego, że damy komuś bukiet kwiatów, damy olbrzymie prezenty, damy jakieś wzniosłe chwile na jakichś wyjazdach zagranicznych i to co tym. Bo miłość to jest codzienna praca, to jest podawanie komuś herbaty, to jest podawanie ręki na zgodę, to jest pochwalenie kogoś innego, dbanie o kogoś. To jest odstawianie skarpetek na miejsce, gdzie powinno być. To jest czyszczenie swojego biurka po to, żeby ktoś lepiej czuł. I to jest jak gdyby, to jest taki cała praca nad tym, żeby w domu ktoś chciał z nami być. I myślę, że Kaizen ma to samo, że Kaizen właśnie jest taką metodą, która pokazuje, że owszem, są spektakularne rzeczy, że fajne są kontrakty na 200 milionów, fajne są, dziękuję, fajne są jakieś osiągnięcia produkcyjne, ale Kaizen to jest codzienna praca, to jest właśnie dbanie o pracowników, dbanie o produkcję, dbanie o to, żeby faktury były na czas, dbanie o to, żeby klienci chcieli do nas przychodzić i żeby tym klientom chciało się być z nami, i żeby pracownikom też się chciało być z nami. Także Kaizen to jest, mi się wydaje, że taka metafora właśnie miłości, że to nie jest nie są te spektakularne rzeczy, które są od czasu do czasu, tylko to jest codzienna praca, która jest ważna dla każdego i taka no, ciągły rozwój po prostu, ciągłe doskonalenie. Dziękuję. Dzięki, Tomku. Elu, poproszę ciebie. Słuchajcie, podsumowując to, o czym dzisiaj mówiliśmy wszyscy, zamierzone wyniki systemu to są 3 główne. Pierwsze to jest spełnienie wymagań, drugie to jest zadowolony klient, trzecie to jest doskonalenie, ciągłe doskonalenie, poszukiwanie. Otwarcie się po prostu na wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. To, co jest moje ulubione w tej metodzie, to, że tu jest zaproszenie dla innych narzędzi. Czyli wykorzystujmy to, co mamy do dyspozycji, uczmy się, zwiększajmy kompetencje. Norma mówi w takim punkcie świadomość, który się pojawił w tym najnowszym wydaniu, o tym, że ludzie muszą być świadomi, jaki mają wkład w system
i muszą być świadomi konsekwencji niestosowania się do wymagań. Chcę podkreślić, że to jest standard, który da się zastosować w każdej organizacji i traktuje ten standard każdą organizację jako indywidualną, czyli to nie jest tak, że to jest, wiecie, szablonik, który przykładasz na organizację i wszyscy są od linijki, tacy sami, nie. To jest właśnie zbiór zasad, które mają ci pokazać, że dzięki analizie ryzyka możesz wybrać to, czym chcesz się zająć w pierwszej kolejności, co jest krytyczne, kluczowe, najbardziej wartościowe. Skupiasz się na tym. Skupiasz się na tym, że traktujesz organizację jako całość, czyli wszyscy współpracują, żeby realizować cel i iść w strategicznym kierunku dla tej organizacji. I chcę wam właśnie powiedzieć, że zajrzyjcie do tej normy. Chciałabym bardzo, bardzo, żebyście to nowe wydanie 9001/2015 przytulili i po prostu zobaczyli, że jeżeli ludzie mają lidera, który jest przykładem i rozumie, jeżeli mamy ludzi, którzy są zaangażowani, bo rozumieją, po co coś robię i wiedzą, że mają wkład w to, co się dzieje w tej organizacji, budują ją wszyscy razem, jeżeli potrafimy wybierać, czyli stosujemy analizę ryzyk i szans, żeby dojść do naszych celów jak najszybciej, jak najmniejszymi zasobami, czyli dobrze wykorzystujemy zasoby, które posiadamy, rozwijamy ludzi, inwestujemy w ich kompetencje, bo to jest największa siła rozwoju. To są ludzie, którzy się uczą, którzy są otwarci i przede wszystkim wyciągają wnioski z sytuacji, które nie wyszły, nie poszły. Co się może zmienić, nastąpi zawsze. W związku z tym też takie baczne czuwanie na tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, czyli kontekst organizacji, ale przede wszystkim uczenie się na swoich błędach i przyglądanie się, co się dzieje w okolicy, bo być może nauczymy się na cudzym błędzie, co będzie tańsze dla naszej organizacji, a wyciągniemy coś dobrego. I dopatrywanie się szans na możliwości, ale tak jak mówiłam, wrzucamy na szale i wybieramy to, co jest najważniejsze, co nam da największy efekt, czyli to, o czym mówił też nam Paweł. Zachęcam was bardzo mocno do korzystania z audytów wewnętrznych, z audytów zewnętrznych, jako takiego zbierania informacji zwrotnej, ale też momentu, kiedy możemy ludzi docenić, ponieważ ludzie się makabrycznie czują niedocenieni w obecnych czasach i audyt to nie są tylko niezgodności. Wiedziałam, że kiedyś usłyszę ten dzwonek. Dziękuję. Okej, okay, i słuchajcie, ostatnie podsumowanie jest, jak ten czas, słuchajcie, niesamowicie upływa, nie wiem, czy tylko mi. Igor. No ja się bardzo, bardzo się zamyśliłem, zadumałem po waszych wypowiedziach, bo wszystkie są głębokie, prawdziwe, szczere i trafiające. Tutaj raczej już dużo rzeczy dodać nie można, natomiast powiem tak, że z mojej perspektywy droga, na którą wskoczyłem, czyli droga Six Sigmowa zmieniła mnie troszeczkę i chcę wam powiedzieć, że Six Sigma jest świetnym narzędziem do samodoskonalenia i z rozwoju osobistego. To, co, dziękuję bardzo. To, co słuchajcie, jest ważne według mnie, to to, że Six Sigma pozwala poczuć naszą użyteczność jako pracowników, współpracowników, liderów, jako części procesu i części organizacji. Ta użyteczność, która niestety w organizacjach, firmach nie jest niedoceniana. To jest jedna z takich największa muda, uważam, że niedocenianie użyteczności pracowników. Natomiast robiąc projekty zgodnie z Six Sigmą, my tą użyteczność wskazujemy, uczymy się jej, pokazujemy na zewnątrz i też budujemy swój własny fundament. Bo wiecie, to jest tak, że bycie osobą, która ciągle usprawnia, to powinna być wasza osobista wartość. Nieważne, kto was zatrudnia, nieważne, dla kogo pracujecie, bo zobaczcie, ktoś was zwolni i nagle nie macie stanowiska, ale specjalistą od ciągłego doskonalenia jesteście zawsze, nie? I teraz tylko trzeba szukać po prostu miejsca, gdzie do tego tanga trzeba będą dwie osoby, będziecie wy z umiejętnościami, z kompetencjami, z wiarą w siebie, z tą swoją użytecznością i druga osoba, która będzie chciała z tego skorzystać, która tego potrzebuje. I ja powiem szczerze, tego wszystkim życzę, żeby naprawdę mieć teraz możliwość wyboru na rynku pracy miejsca, gdzie ta nasza użyteczność jest wykorzystywana. Dwa, że rynek pracy będzie szukał tych osób, które znają i potrafią tą użyteczność wykorzystać. I tak naprawdę uważam, że im więcej osób mówi w sposób otwarty o danych i o faktach, przyznaje się do błędów i wspólnie zachęca innych do rozwiązania problemów, tym po prostu będzie lepszy świat, będzie się lepiej pracować i właściwie mam takie podsumowanie króciutkie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Igor. Słuchajcie, ja nie podsumuję tych podsumowań. Powiedzieliście naprawdę dla mnie klucz tego, co wydarzyło się przez minione ponad 2 godziny, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. No i to jest ten moment, w którym za chwilę przystąpimy do głosowania. Za chwilę włączę ankietę. Ankieta będzie przez 5 minut aktywna. Bardzo proszę tutaj wszystkich uczestników warsztatu o to, żeby oddali swój głos. Będą 2 pytania. Pierwsze pytanie będzie pytaniem zamkniętym, w którym poprosimy Państwa o to, żebyście wskazali tylko jedną metodę, prawo, czyli jednokrotnego wyboru będzie to pytanie. Natomiast będzie też pytanie otwarte. I teraz gorąca prośba, ja wiem, ja też często prowadzę i szkolenia, projekty, uciekamy od pytań otwartych. Natomiast słuchajcie, jesteśmy w gronie osób związanych z ciągłym doskonaleniem. Jeżeli mamy się ciągle doskonalić, potrzebujemy od was zabrać jak najwięcej informacji zwrotnej. W związku z tym, drodzy uczestnicy, dopiszcie coś też od siebie. Dla nas to będzie rzecz bardzo wartościowa. A ja już przechodzę do uruchomienia ankiety. To wszystkim życzę powodzenia. Powodzenia. Ja mam pytanie, czy w czasie głosowania obowiązuje cisza wyborcza? Już teraz tak. Paweł miał przygotowaną piosenkę. A, chyba że chcesz, Paweł, zaśpiewasz, to tak. To ja tylko mam gorącą prośbę dla uczestników, jakbyście na czacie mi napisali, czy widzicie ankiety, możecie oddawać głos. Widzę, że tutaj się pojawiają głosy, ale wolałbym mieć pewność, też się będę czuł bardziej komfortowo. Widać, Ela, bardzo ci dziękuję, Elu, za potwierdzenie. Marku, również dziękuję. Dziękuję, jest OK. W takim razie, OK. 5 minut na wypełnienie tej ankiety przez wszystkich. Minęło dopiero 30 sekund, także Przemku, dziękuję też za informację zwrotną. Zbigniew, powinniśmy mieć teraz werble. Tak, no faktycznie jakaś muzyka, atmosfera, żeby się stworzyła, no tak, nie pomyślałem. No dobra, ale to Elu, przy następnym wydarzeniu może, co? W takim razie, ale to cokolwiek robimy, możemy zrobić to jeszcze lepiej. Na telefonie nie jest widoczna ankieta w dyszku. Wiesz co, wiem, że jeżeli chodzi o telefon i live webinar, one niezbyt ze sobą. Łukasz pyta, czy po drugim pytaniu nie można przejść dalej. Łukasz, tak, ona się włączy, jak ją wypełniłeś, to po prostu zostaw, ja po prostu ankietę później zamknę. Zobaczycie wyniki za chwilę, ale wyniki będą dotyczące wyboru metody. No niestety ta formuła live webinaru nie pokaże nam informacji zwrotnej, ale ona będzie przeze mnie zagregowana i pojawi się, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu dam radę to wszystko już obrobić. Przynajmniej takie mam aspiracje. Także odpowiedź do Łukasza i dla wszystkich głosujących. Po drugim pytaniu nie można przejść dalej. Ankietę ja będę wyłączał. Czyli wypełnienie ankiety polega na oddaniu głosu na pytanie pierwsze, wypełnienie odpowiedzi na pytanie, jak oceniasz debatę, wszelkie refleksje, spostrzeżenia mile widziane. Tutaj wypełniacie i na tym kończycie. Ja jak ankietę zamknę, to wtedy zobaczymy wyniki. Tutaj mamy informację od Adama, że u Adama na telefonie wszystko działa, więc OK, czyli mamy tutaj jakiś pewnie problem techniczny. Gdybyśmy zrobili szybki case, to pewnie Igor, co byś doradził w Ishikawie, gdzie byśmy szukali? Przyczynę. System? Zbyszku, to może poprowadźmy jakąś rozmowę w jakimś temacie, który może nie jest angażujący politycznie, ale zapełni ten czas dla naszych słuchaczy. Okej, no dobra, no to w takim razie jesteśmy, mimo wszystko mówimy o ciągłym doskonaleniu, więc pozwolicie, że wykorzystam ten czas na to, żebyście ze swojej perspektywy powiedzieli, jak oceniacie tutaj w ogóle ten przebieg tej debaty, jak uważacie, że przydatność w ogóle, żeby zarażać ludzi tym ciągłym doskonaleniem. Wyznaczysz jakąś kolejność odpowiedzi? Nie, nie.
Ja swoje zdanie wyraziłem na czacie, co zostało poparte przez aklamację przez wszystkich słuchaczy, że jesteś fantastyczny w swojej roli. Bardzo dziękuję, ale to ja od razu się odniosę, ale wiecie co, to ja powiem dlaczego też, ja znaczy nie uważam, że jestem fantastyczny, natomiast między innymi to zawdzięczam też wam. Dlatego, że w tym gronie pierwszą osobą, z którą miałem okazję się poznać 10 lat temu, to był Igor. To był początek mojej przygody Six Sigmowej. Wtedy przygotowywałem się do roli Black Belta, do certyfikacji. Igor, dzięki, wiele wskazówek, utrułeś mi nieźle życia, ale dzięki temu ja wiem, co jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o Six Sigma. Kolejną osobą, tak będę mówił w kolejności, które poznawałem, Ela. Ela, nasze spotkania mistrzów osobistej doskonałości, wyjątkowe, no power, który masz w sobie, to jest między innymi ten jeden z 3P, który ja sobie cenię, ta pasja, także kurczę, to było niesamowite pokazanie, że nieważne ile trudności po drodze spotkamy, to jednak warto iść tą drogą doskonalenia. Kolejną osobą był Paweł, ty. Poznaliśmy się, gdzie potrzebowałem dopalacza związanego, takiego turbo doładowania do mojej codziennej pracy i ten warsztat TOC Intensive, 6 dni intensywnej pracy z tobą, niesamowite wrażenie i charyzma, więc cieszę się, że tutaj też mnie zaraziłeś. Potem Krzysiek, z którym się spotkaliśmy bezpośrednio podczas spotkania właśnie grupy networkingowej Krzyśka w Gdańsku to było, nie, przepraszam, w Szczecinie pierwszy raz było, więc mega Krzysiek, dzięki za zaproszenie do wspólnych też live'ów i do tego zarażania, że LIN jest naprawdę, już jest głosowanie, więc mogę mówić, takim elementem, który mnie też bardzo mocno uzupełnia. I ostatnim osobą Tomek, z którym jeszcze osobiście Domku się nie poznaliśmy, ale za 2 tygodnie jestem w Warszawie i tak jak ci sygnalizowałem, mam nadzieję, że się spotkamy. Słuchajcie, jeżeli mogę z mojej strony, jako że ja mam takie poczucie, że mimo wszystko jest duża komplementarność i jesteśmy tu między innymi po to, żeby się nawzajem inspirować, to moje zaproszenie, co tam rzuciłem w czacie, to rozszerzam również do was, szanownych prelegentów, bo mam poczucie, że słuchanie o tym, co inni zrobili, nawet jeżeli wykupicie jedną setną z tych rzeczy, o których my mówimy, nic więcej, to i tak jest to wielka, wielka wartość, bo każdy z nas się od innych uczy. Więc jako, że to jest bezpłatne i że to jest dostępne online, to dlatego to wspominam, ale ja też bardzo bym sobie życzył, że jak będziecie robić coś fajnego, co będzie dostępne, żebyście koniecznie dawali znać, bo to po prostu jest fajne. Nie? Słuchajcie, mamy już wyniki, 5 minut minęło, w związku z tym już będę prezentował. Nie ukrywam, że sytuacja wygląda bardzo interesująco. Już udostępniam wszystkim wyniki, będę prosił też na czacie o potwierdzenie tego, czy będziecie te wyniki widzieli. Uwaga, nie będzie werbli, aby z muzyki miałem ocenę dostateczną, chyba że kazali recytować, to mi to szło łatwiej. Tam, 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 tam. Tak wyglądają wyniki ostateczne. Czy wszyscy widzimy? Tak. Tak jest, cały czas widzimy, tak jest. Tak, czy też pozostali widzą? No, my widzimy. Uczestnicy też potwierdzają na czacie. Uczestnicy potwierdzają. Słuchajcie, w takim razie uroczyście ogłaszam. Wiem, że w normalnej kampanii trzeba mieć 50% plus jeden głos, jeżeli chodzi o te wyniki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, którą metodę wybraliście jako pierwszą, którą rekomendujecie do doskonalenia swoich procesów, teoria ograniczeń. Paweł, wielkie brawa dla ciebie. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim pozostałym. Ponad 28% i będę wymieniał teraz wiceprezydentów w kolejności oddanych głosów. Pierwszym wiceprezydentem Krzysiek Dobrowolski i LIN 24-48. Brawo. Dziękuję za głosy. Drugim wiceprezydentem Elżbieta Olszewska, ISO 9001, 20,4%. Brawo. Trzecim wiceprezydentem Tomek Miller i Kaizen 16,32%. Brawo. Bardzo dziękuję za głosy. I czwartym wiceprezydentem Six Sigma 10,2% głosów. Bardzo wam dziękuję za to oddanie głosów. No i teraz jest ten moment, w którym chciałbym poprosić naszego prezydenta metod ciągłego doskonalenia, panie prezydencie Pawle Schmidt. Ja rozmawiam.
Ale co, dobrze. Wiesz co, to tak trochę się nie spodziewałem, bo wszedłem do jaskini lwa, jak tu przyszedłem. Myślę, że miałem pewne korzyści, bo blok opozycyjny był mocno podzielony przez ciebie. To tak tylko na marginesie. Aha. Co było na moją trochę korzyść, ale zostawiam to z boku. Wszystkim bardzo dziękuję za fajną dyskusję. Ja mam poczucie, że wszyscy my, którzy robimy to ciągłe doskonalenie, jakkolwiek czy nazywamy je operacyjnym, czy strategicznym, czy jakościowym, nie ma znaczenia. Jesteśmy tu dlatego, że chcemy służyć innym i myślę, że to nas łączy. Chcemy robić fajne rzeczy, które nas inspirują, które inspirują innych. I tak ktoś tam napisał, napiszcie książkę. Tak, to są te rzeczy, które powinniśmy robić. Powinniśmy robić rzeczy, które nas inspirują, które inspirują innych, tak żeby po prostu ludzi poruszyć, żeby iść do przodu jako kraj, jako firmy, jako obywatele. I do tego myślę, że powinniśmy zmierzać, więc ja jestem bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Jednocześnie zachęcam wszystkich do tego, żeby uczyć się tego TOC i szukać tego, bo na końcu to jest logiczne myślenie, któremu każdemu się przyda. Po prostu zdroworozsądkowe myślenie, bo to nie jest nic innego TOC niż zdroworozsądkowe myślenie. I większość metod i narzędzi, których my uczymy, każdy z was mógł powiedzieć, że to mi to Zbyszek na warsztatach wytykał, bo to jest to samo, co tam. Ja mówię tak, bo to jest na końcu zdrowy rozsądek, nic więcej. Po prostu w tym TOC tego zdrowego rozsądku jest trochę więcej, bo to wymyślił fizyk naukowiec, tak? Który był bardzo, bardzo do przesady logiczny. I tak, do tego zachęcam, bo to po prostu pomaga w życiu. Więc ja, słuchajcie, wszystkim bardzo dziękuję. Ja właśnie nie miałem niczego przygotowanego do powiedzenia, bo na wszystkie inne punkty byłem przygotowany, na to nie. Ale bardzo mi miło, bardzo dziękuję i wszystkim bardzo kibicuję. Jeżeli komukolwiek mógłbym jakkolwiek pomóc, to służę pomocą. Mnóstwo linków powrzucałem po drodze, więc tam jest mnóstwo ciekawych materiałów też do nauki, czy tam do szukania ciekawych rzeczy, więc dawajcie znać, jakbyście coś potrzebowali. Bardzo dziękuję wszystkim. Jestem mega zachwycony wystąpieniem każdego z was. Muszę powiedzieć, że bardzo w wielu miejscach zaskoczyłem się naprawdę tym, co powiedzieliście i jak to ujęliście, naprawdę wychylę czoło. Dzięki, Pawle. Jeżeli pozwolicie, to w tym momencie teraz, Paweł, bardzo dziękuję jeszcze raz, gratuluję. Jeżeli pozwolicie, to chciałbym, żebyśmy teraz oddaję głos poszczególnym pozostałym wiceprezydentom. Jeżeli pozwolicie, według kolejności oddanych głosów, czyli Krzysiek, pierwszy wiceprezydent. Dziękuję. Gratuluję Pawłowi, gratuluję TOC. Zrobił to standardowo, tak jak TOC się wdziera po prostu przebojem w różne przestrzenie i pokazuje, że rzeczywiście to jest ten moment, że można już w ten sposób myśleć. Mam takie przeczucie, że musi trafić na dobry fundament, a te wszystkie dobre fundamenty tutaj widzę, że są zgromadzone. I teraz wyobrażam sobie, że gdybyśmy tak a propos tej prezydentury Pawła, gdybyśmy byli rządem naszego pięknego kraju i mieli premiera Zbyszka, to byśmy dużo dobrego razem zrobili, bo tutaj mocno byśmy się wspierali i nie byłoby tej rywalizacji, którą na co dzień obserwujemy. No tak w skrócie, dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło z wami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Drugi wiceprezydent to Ela. Więc pani wiceprezydent, bardzo proszę. Dziękuję. Paweł, gratuluję. Jestem absolutnie za tym, żeby maksymalizować to, co się tylko da i żeby wspierać firmę, więc absolutnie zasłużone miejsce twoje pierwsze. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj dzisiaj z nami byli, wszyscy kandydaci będą dalej łączyć siły, bo efekt synergii to jest najpiękniejsza rzecz na świecie, czyli połączenie sił, połączenie narzędzi. I mam nadzieję, że ta debata zainspiruje wszystkich, którzy tu byli dzisiaj z nami i tych wszystkich, którzy odsłuchują później, do tego, żeby coś zmieniać, żeby poszukiwać, żeby się otworzyć, żeby nie tylko Lean, nie tylko, wiecie, Kaizen, nie tylko TOC, nie tylko ISO, tylko po prostu wybierać. To jest dla mnie wielka wartość tego naszego spotkania. Zbyszek, szapoba za organizację. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam być tutaj dzisiaj z wami. Dziękuję ci, Elżbieto. I teraz poproszę o trzeciego wiceprezydenta, czyli Tomku. Ja jeszcze raz chciałem podziękować za zaproszenie tutaj i pogratulować. I po pierwsze, przyznam, że chyba kolejny już zmienię. Zbyszku, po pierwsze tobie za organizację, bo uważam, że to jest chyba najważniejsze to, co zrobiliśmy. Za to, że zorganizowałeś to, wymyśliłeś i poprowadziłeś. Wielkie ukłony.
No i też gratuluję przy okazji można to tak głupio zabrzmi, ale gratuluję Pawłowi za to, że no, wygrał, że dzielił się swoją informacją. Zresztą gratuluję też wszystkim uczestnikom, bo naprawdę sam się dowiedziałem wielu rzeczy o ISO, o Six Sigma, o Linie, o ITOC. I myślę, że to jest najbardziej wartościowe, że można się tą wiedzą dzielić i dzielić się w takim fajny sposób, taki serdeczny i sobotnio rodzinny. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. I czwarty wiceprezydent, Igorze. Włącz mikrofon. Igor. I mikrofon. Spoko, dzięki. Więc Zbyszku, gratuluję pomysłu, super organizacja, przygotowanie, poprowadzenie nas, poprowadzenie kampanii, naprawdę przykład angażowania osób w internecie wokół bardzo ważnego, szczytnego i dobrego tematu. Powiem tak, nie jestem zdziwiony, że teoria ograniczeń wygrała, zdradzę wam jedną tajemnicę. Nieważne, jaki świetny jest Lean Six Sigmowiec, nieważne, jakie narzędzia. Jeżeli się nie skupię na wąskim gardle, to tak nic nie osiągnie. Więc pierwszy punkt, zawsze to jest wąskie gardło, nieważne jakie narzędzie stosujecie później, koniec, kropka. Dlatego tak mówiłem, że Chuck Norris ma tą lornetkę, on nigdy nie strzela, jeżeli nie wie, kto jest prawdziwym wrogiem. I dopiero później, po wąskim gardle, można się zastanowić, które narzędzie warto stosować. Wyniki, słuchajcie, głosowania pokazują mi też poniekąd łatwość stosowania, no... Okazało się, że Six Sigma jest najtrudniejsza, ale też nie jest to narzędzie na każdy problem. To jest wielkie działo, które się wytacza tam, gdzie problemy są niewiadome, gdzie trzeba się bardziej wysilić i się wcale nie dziwię, że Six Sigma, ona właściwie nie jest zaprojektowana do tego, żeby prowadzić, żeby wieść, żeby być większością. Six Sigma powinna być po prostu używana precyzyjnie tam, gdzie jest potrzebna, bo jest poniekąd też kosztowna. Ja uważam, że na drugim miejscu będzie być Kaizen, ponieważ jest bardzo ogólną koncepcją ciągłe doskonalenia, mod, mistrzowie osobistej doskonałości, to co ja tutaj promuję i o czym mówię na co dzień, to poniekąd taki jest właśnie Kaizenowiec, który stosuje metody Six Sigmowe i inne do tego, żeby być bardziej szczęśliwym człowiekiem. Też powiedziałeś, Tomku, o tej miłości. Uważam, że ciągłe doskonalenie i miłość mają dużo, dużo wspólnego. A ISO dla mnie to jest po prostu kopalnia best practice, dobrych przykładów i czego trzeba stosować. A Krzysiek, Lin po prostu polega na tym, nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć moją złotą piątkę modów. Pierwsza złota piątka to jest dla mnie czas jest najważniejszy. A w Linie chodzi czas, tak? Czas to jest najważniejszy zasób. I jeszcze jedna rzecz. Problem w firmach polega na tym, że nie potrafimy sprzedać tego czasu, który zaoszczędziliśmy w wyniku optymalizacji. I to jest problem, tak? My oszczędzamy, optymalizujemy i później nie staramy się go sprzedać. To, co o tym mówiłeś, Tomku, tak? Pawle, te twoje metody liczenia zysku. Po prostu, co my z tym czasem możemy zrobić, nie? I ja życzę wszystkim, żebyśmy ten czas reinwestowali, sprzedawali, zyskiwali więcej klientów. Dziękuję wszystkim. To był świetny moment, świetny czas. Gratuluję jeszcze raz wygranej i mam nadzieję do kolejnego zobaczenia, spotkania. Słuchajcie, w takim razie ja też bardzo dziękuję i postaram się to też podsumować. Zacznę podsumowanie od tego paska na dole, to co było naszą najważniejszą intencją. Zobaczcie, 97% uczestników uważa, że potrzebujemy metod ciągłego doskonalenia. Fajnie, że też się pojawiają osoby, które są odmiennego zdania, bo to jednak jest ta świadomość, ta pokora, którą w sobie powinniśmy mieć, żeby pamiętać, że nie zawsze, nie wszędzie wszystkich przekonamy do tego. Więc dla mnie sukcesem jest to, że z tego grona uczestników naszej debaty 97% uczestników uznało, tak, powinniśmy doskonalić swoje procesy. Serdecznie gratuluję, Paweł, jeszcze raz Tobie, jako prezydentowi metod ciągłego doskonalenia. I wiecie co, nasuwa mi się taka bardzo prosta refleksja, mianowicie Masakai Imai w swojej książce Gemba Kaizen powiedział coś takiego, że problemy dzielimy na trzy kategorie. Około 70% problemów znamy przyczynę i znamy rozwiązanie. Nie potrzebujemy naprawdę mega zaawansowanych. Powinniśmy uderzyć w odpowiednie miejsce. I teoria ograniczeń i wybór naszych uczestników pokazał, że jeżeli mamy rozpoczynać rozwiązywanie problemów, to warto rozpoczynać od teorii ograniczeń, bo ona będzie tym takim typowym, skalibrowanym narzędziem, które mówi, tak dokładnie tu masz uderzyć, nie rozglądaj się nigdzie w lesie, tylko znajdź to właściwe drzewo, które ci przeszkadza, zasłania obraz,
wszystkiego w tym naszym otoczeniu. Nie wchodźmy w temat drzew, bo zaraz nam wyjdzie jakaś brzoza, nie? Nie. Okej, także to jest ten pierwszy poziom. Masakai Mai potem powiedział, że około 15-20% to są metody, gdzie znamy przyczynę, czasami może nawet znamy rozwiązanie, ale potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby do tego podejść. I dla mnie na tym polega siła między innymi Linu, Kaizen, który dla mnie w ogóle to spina to całościowe to podejście, jeżeli chodzi o to budowanie postaw. I ISO, które zostało wskazane jako trzecia metoda, ono paradoksalnie jest mi też o tyle bliskie, że między innymi Ela zwracała uwagę na audyty. Jeżeli robimy, a większość z nas robi audyty procesowe, produktowe, to dla mnie ta formuła mi bardzo mocno mnie osobiście wspiera w mojej pracy trenera, konsultanta. I co do Six Sigmy, ja jestem też sigmolem, jak Igor. I teraz nawiążę do tego Masakai i Mai. Około 5-10% problemów, z którymi mamy do czynienia, nie znamy przyczyny, nie znamy rozwiązania. I to jest charakterystyka Six Sigmy. Zapraszamy tą metodę do współpracy wtedy, kiedy nie znamy ani przyczyn, ani rozwiązań. Więc pamiętajmy, że każda z tych pięciu metod, ona ma w sobie niesamowity power, moc, siłę, energię, a tych pięciu wyjątkowych kandydatów, prelegentów nam tutaj o tym to powiedziało. Więc dla mnie to też pokazuje tą kolejność wdrażania tych metod, którą tutaj usłyszeliśmy. Zdaję sobie sprawę też, że oczywiście typowa debata, tam nie były też wielkie różnice głosów, to tak, gdybyśmy do tego mogli odnieść. Wiem, ale no, jakąś zasadę po prostu przyjmujemy. Także z mojej strony, drodzy uczestnicy, wyborcy, drodzy kandydaci, ja wam bardzo serdecznie za spełnienie mojego marzenia związanego z tego, że mogliśmy tak naprawdę podyskutować o pięciu wiodących metodach wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce, jeżeli chodzi o doskonalenie procesów, ale doskonalenie po to, żeby spełniać oczekiwania tego, który tam czeka za tymi produktami, usługami, czyli naszych klientów, bo oni są dla nas najważniejsi. Bardzo dziękuję, ponieważ tutaj podsumowania czas już doszedł, w związku z tym, szanowni wyborcy, zamykamy już teraz pokój, także bardzo wam tutaj dziękujemy. Organizacyjnie nagranie się pojawi później. Jeżeli mogę jeszcze prosić kandydatów, żebyście chwilę zostali, to będę wam bardzo wdzięczny. Poczekajcie jeszcze, to może jakieś zdjęcie na koniec. Właśnie. Jakiś, wiecie, zrzucik.